Myślę, że za chwilę będą dołączać kolejne osoby, jak to zwykle bywa na pokoju. Tytułem wstępu tylko tradycyjnie, chociaż na szczęście te pokoje układają nam się tak, że nie mamy z tym większych problemów, ale tradycyjnie przypomnę o kulturze wypowiedzi, o szacunku do gości, o szacunku do wszystkich, którzy się wypowiadają. No i oczywiście też zapraszam, zachęcam do tego, żeby zabierać głos, szczególnie, że no, rozmawiamy o najciekawszych rozgrywkach piłkarskich w Polsce, czyli Fortuna pierwszej lidze. Dzisiaj podsumowujemy 26. kolejkę spotkań. Naszym gościem jest zawodnik Lechii Gdańsk, Miłosz Kalachur. Witamy raz jeszcze, Miłosz. Witam, cześć, halo. Jest wszystko ok, więc tradycyjnie zaczniemy od tego, o co zazwyczaj prosimy, kiedy gościmy u nas piłkarzy. Mecz w Katowicach, przegrana 1-0 z GKS-em Katowice. No, muszę powiedzieć, że my zapowiadając tą 26. kolejkę, ja szczególnie muszę przyznać, tak troszeczkę się obawiałem tego spotkania, czy ten mecz nie będzie zbytnio, mówiąc młodzieżowo, przehejpowany i czy po prostu nie zawiedziemy się jakby jego poziomem. No i muszę przyznać, że no nie był to za wysoki poziom, biorąc pod uwagę te drużyny, które w tym spotkaniu wystąpiły. Powiedz mi, Miłosz, jak widziałeś to spotkanie z wysokości murawy? No myślę, że mecz nie był jakiś obfity w składne, piękne akcje, jakieś kreowane sytuacje i tak dalej. Wiedzieliśmy, że jedziemy na trudny teren, bo ta forma Gieksy no cały czas rośnie, można powiedzieć, i też otoczka wokół tego meczu była, jak ty to powiedziałeś, wyhypowana, może za bardzo, ale no myślę, że mecz nie układał się pod nasze dyktando. Też jakoś tak dużo wykreowanych sytuacji przez Gieksę nie było i no i niefortunna bramka w końcówce i no myślę, że dla zwykłego odbiorcy mecz mógł być no ten z gatunków takich niezaciekawych. Jasne. Powiedz mi, no ty zaczynałeś po pewnej przerwie w przygodę z Lechią po raz kolejny od tego sezonu, czyli 23-24. Ten początek Lechii był trudny, bo wiadomo, sprawy organizacyjne, ta historia, jeżeli chodzi o przygotowania. No i potem jakby uzupełnianie, budowanie tego składu. Jak to wyglądało od środka? Bo wiadomo było, że tak naprawdę jeżeli do powiedzmy, my tu stawialiśmy na pierwsza Liga Rum taką teorię, że jeżeli do końca września nie stracicie zbyt wiele punktów, to jesteście w stanie się zakręcić w okolicach szóstki. No i dzisiaj jest ta pozycja dużo wyższa niż zakładana, że tak powiem. Powiedz mi, jak to wyglądało w klubie, tak w skrócie ta historia. Czy wy mieliście też takie obawy, czy jednak było takie nastawienie na to, żeby wrócić szybko do Ekstraklasy? No myślę, że kiedy wracałem do Lechii po tej przerwie, no to byłem jedynym transferem do klubu i taki status był przez dłuższy czas. Była tam jakaś niepewność wszystkich w klubie. Nie tylko moja. Czekaliśmy na te rozwiązania właścicielskie, bo głównie no, o to chodziło, żeby szybko tą Lechię udało się sprzedać komuś, kto zainwestuje tutaj pieniądze. No i no, tak jak mówisz, te pierwsze kolejki udźwignęliśmy gdzieś kombinowanym składem. Wiemy, że przed sezonem odwoływali sparingi, to też się nie dziwię, że dużo ludzi zakładało, że Lechia sobie nie poradzi, ale na szczęście gdzieś te transfery, trochę czasu i no myślę, że nikt nie zakładał takiego scenariusza, gdzie walczymy co kolejkę o tego lidera, gdzieś tam się boksujemy, jest ciasno w górnej części tabeli, więc myślę, że fajnie to właściciel, trener, wszyscy dookoła poukładali
No i mamy nadzieję, że z tym happy endem dla nas na koniec. Jasne. Powiedz mi, chciałbym zapytać o trenera Grabowskiego, w sensie jego metody pracy. Powiedz, jakie elementy gdzieś tam u ciebie się poprawiły, co zyskałeś przy trenerze Grabowskim? Myślę, że i trener pomaga nam się rozwijać i też każdy z zawodników rozwija się i przy trenerze i każdy przy sobie. Myślę, że ja najbardziej zauważyłem taką większą dojrzałość piłkarską, gdzieś zwracamy na takie rzeczy uwagę, na takie rzeczy, na które no, zwykły może obserwator tego nie zauważać, takie tak zwane detale. I myślę, że właśnie te detale robią różnicę i gdzieś wiadomo, że te mecze są na styku i właśnie takimi małymi rzeczami później te mecze się wygrywa. Więc na to trener zwraca bardzo dużą uwagę, no i tak samo na jakiś nasz kompakt, na zgranie tego zespołu. Te odległości między formacjami u nas nie są gdzieś takie duże, dlatego też ciężko nam strzelić bramkę. No to też nie chodzi o to, że czwórka obrońców dobrze wygląda, ale to na ten wynik pracuje cała jedenasta i co mecz gdzieś ci rywale mają problem nam strzelić bramkę, więc myślę, że te aspekty bardzo też się poprawiły w całym zespole. No i tak samo u mnie gdzieś ta gra defensywna, gdzieś te szczelne zamykanie stref i myślę, że to tak na szybko to główne jakieś aspekty. Jasne, ja oczywiście zachęcam do zgłaszania się i ewentualnie zadawania pytań. To jeżeli już mówimy o tych aspektach właśnie takich przygotowawczych, przepraszam, wewnątrz drużyny, twoja rywalizacja z Konrado. Konrado aktualnie jest kontuzjowany, natomiast no powiedz, czy ta rywalizacja no też wam na pewno obu coś dawała? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o tą rywalizację? No, rywalizacja zawsze jest na korzyść obu zawodników. Ale tutaj też to nie jest tak, że tylko rywalizuje z Konrado. Tu mamy takich zawodników, gdzie mogą połapać kilka pozycji, że tak to nazwę. Już to było widać, że gdzieś tam po dobrym występie, gdzie pauzowałem, usiadłem na ławce, bo zespół dobrze funkcjonował. Także to nie tylko Konrado może mnie zastąpić, przepraszam. Ale myślę, że no z niecierpliwością też na niego czekamy. On to będzie jakoś dodana. Nie wiem, czy to uda się jeszcze w tym sezonie, ale myślę, że będzie to szybciej niż później. Dobrze, ja sobie jeszcze pozwolę na jedno pytanie. Wydaje mi się, że trochę mniej takie, nazwijmy to, miłe. Właściwie to nie jest dokładnie pytanie moje, natomiast jeden z kibiców Lechii napisał u nas na czacie pod tym informacją, że będziesz naszym gościem. Pojawił się taki wpis, już zacytuję. Jako kibic na dobre i na złe chciałbym poprosić o zapytanie Miłosza, czy wczorajsza gra nie była protestem piłkarzy wobec zarządu związanym z zaległościami finansowymi. Trudno uwierzyć, że tak źle dobrana taktyka trenera, wysoka temperatura czy presja. Grajmy proszę w otwarte karty. No myślę, nie chcę tu też za dużo się rozwodzić nad aspektami finansowymi, bo nie o to tutaj chodzi, ale myślę, że to w żadnym procencie nie miało wpływu na nasz mecz. No, my jesteśmy świadomym zespołem, już jesteśmy w takiej fazie sezonu, że nikt sobie nie pozwoli odpuścić, bo lekkie są obsuwy w płatnościach, więc to na pewno to nie był ten element, o który tutaj kibic mówi. No co mogę powiedzieć, no mecz po prostu jakieś tam zbieżność sytuacji tutaj, jakieś informacje, że nam nie płacą na czas i tak dalej, ale myślę, że to w większości klubów gdzieś te obsuwy są. Jesteśmy w stałym kontakcie, jesteśmy wyrozumiali, także nie są to aż takie obsuwy, że tutaj zawalimy sezon tym, tak? Jasne, już Tomaso, ja widzę twoje zgłoszenie, ale pozwolę sobie już w tych cięższych tematach zadać jeszcze jedno, już ostatnie pytanie na razie z mojej strony.
Bo też no, my tutaj rozmawialiśmy i z Karoliną tu obecną również na temat tych pogłosek właśnie dotyczących obsów w płatnościach, tych informacji, które tam gdzieś pojawiają się w mediach. Ja podejrzewam, że no, jeżeli by te obsuwy były wyższe, no to wiadomo, że piłkarzy to dotyka. Natomiast pewnie nie do końca sobie jakby zaśmiecacie głowę innymi kwestiami, ale ostatnio też pokazała się taka informacja dotycząca no, problemów z ewentualną licencją. Czy coś wiadomo w klubie, coś jest jakaś nerwówka w tym temacie, czy raczej wszystko na spokojnie? Jakby też nie chcę się wypowiadać tutaj na tematy, których jakby to powiedzieć piłkarze nie powinny dotykać. My tu skupiamy się jasne, na trenowaniu, na graniu, a wszystkie sprawy pozaboiskowe należą gdzieś do władz i na razie nie zaprzątamy sobie tym głowy, bo póki co nie ma czym, nie ma jakichś oficjalnych informacji i tak dalej. Mam nadzieję, że to wszystko tam się ułoży i chcę, żeby tu wokół Lechii mówiło się więcej o tym, jak wyglądamy, jak się prezentujemy na boiskach, a nie jakie znów są wokół Lechii problemy. A wyglądacie naprawdę dobrze i no cóż, takie mecze jak ten w Katowicach się zdarzają, natomiast ja popełniłem takiego tweeta w ubiegłym tygodniu, że no gracie najlepszą piłkę obecnie w pierwszej lidze. Ja na razie dziękuję Tomaso, a potem Przemu. Witaj Miłosz, dzięki Artur. Miłosz, ja chciałem Cię jeszcze trochę podpytać o tą taktykę na mecz z GKS-em Katowice, ponieważ... Tomas? Słychać mnie? Halo? Słychać. To znaczy, okay. Ja Cię słyszę. No przerwało, wiesz? Słychać. Przerwało to. Okej, okay, dobra. Chciałem Cię jeszcze podpytać o tą taktykę i przygotowania do meczu z GKS-em Katowice, ponieważ już od pierwszej minuty, no... Można było odnieść to wrażenie, że GKS jak zawsze stara się przenosić tą grę w te boczne sektory boiska, gdzie czuje się mocny, te trójkowe wymiany podań dobrze funkcjonują w tym ich systemie gry. Jaki był Wasz pomysł na zatrzymanie GKS-u Katowice? No wiedzieliśmy, że GKS jest bardzo dobrze zorganizowany i te skrzydła ma wybiegane do defensywy, do ofensywy. Groźny napastnik, który ostatnio jest w formie, także no jakiś tam plan mieliśmy, żeby wyłączyć tą giekcę w tych bocznych sektorach. Wiedzieliśmy, że też oni będą kumulować się w środku, gdzie za to my zawsze robimy tą różnicę środkiem pola i tak też było. No, gdzieś źle weszliśmy w mecz, pierwsze 20 minut i proste błędy nasze, gdzieś tam kontry napędzały giekcę, ale myślę, że z czasem ta gra gdzieś się wyrównała. Zepchnęliśmy delikatnie może do defensywy Gieksę, ale ta Gieksa dobrze gdzieś się poruszała, zamykała te nasze mocne, wolne strefy. No i ten mecz tak wyglądał, że nie wykreowaliśmy sobie, można powiedzieć, stuprocentowej sytuacji przez 90 minut. I no my robiliśmy co w naszej mocy, no tak mówię, ten zły początek gdzieś może mentalnie nas troszkę podłamał, ale no nie ma co tutaj szukać wymówek i no jest tak. Jasne. Walczycie o ten awans bezpośredni, natomiast Lechia ma młodą kadrę. Jak wy jako taki młody zespół, kolektyw radzicie sobie z tą, no bądź co bądź, presją związaną z awansem? No tak jak mówisz, jesteśmy chyba najmłodszą kadrą gdzieś na centralnym szczeblu, ale myślę, że my tutaj nie rozmawiamy w szatni, nie narzucamy sobie sztucznej presji. To, co dzieje się wokół, to dzieje się wokół gdzieś te rozmowy. My skupiamy się mecz za meczem. Tak mówię, zostało 8, że tak powiem, finałów do końca i skupiamy się na najbliższym w niedzielę i tak do tego podchodzimy. Myślę, że to jest zdrowe. Gdzieś nie potrzebujemy dodatkowo się bodźcować. Jesteśmy fajną, zgraną ekipą i każdy chce wygrywać. I myślę, że to jest jakaś tam recepta na to. A ten najmocniejszy charakter w szatni Lechii to? Myślę, że składamy się naprawdę z bardzo mocnych charakterów. To można zauważyć z boiska gdzieś tam Ricky Kapić, czy teraz wracający Luis Fernandez, ale oni są jakby najbardziej doświadczeni. To też na nich ta odpowiedzialność
teoretycznie największa ciąży, ale tak mówię, charakterów mocnych jest dużo, gdzieś każdy dokłada tą cegiełkę do tego sukcesu i myślę, że mamy taki zachowany zdrowy balans. Dzięki. Przemo, ja Ci już oddam głos, będę miał potem jeszcze jedno pytanie, ale nie możesz czekać zbyt długo, proszę Przemo. Dobry wieczór, cześć Miłosz. Ja mam takie pytanie a propos właśnie Kaplicza, ze względu na to, że jesteś piłkarzem, jesteś w szatni. On teraz przechodził Ramadan. Czy ten cały Ramadan nie wpłynął na jego kondycję fizyczną? Bo już w meczu z Odrą było widać, że on jest słabszy, a tutaj na pewnym ujęciu, oglądając mecz w telewizji, widziałem, że on no, po pierwszej chyba połowie to był bardzo odwodniony i tak no, wyglądał nie za dobrze fizycznie. Czy to tylko tak wyglądało? Myślę, dzięki za pytanie, cześć. Myślę, że w wczorajszym meczu to nie tylko Ricky gdzieś tam źle fizycznie wyglądał. Myślę, że ta pogoda troszkę nas zaskoczyła, choć nie szukajmy w tym wymówki. Ale no, rozmawiamy z Rickiem, pytaliśmy się też, on jest doświadczony, wiele lat już przechodzi ten Ramadan, więc wie, z czym to się je, jak to, albo nie je, taki żart, ale no, jest na tyle doświadczony, że wie, zna swój organizm i od razu mówił nam, że to nie wpłynie gdzieś na jego fizyczność i czy to na treningach, czy na meczach widać, że on daje radę biegać i tak dalej. Myślę, że takie jakieś lekkie wahania, no to są normalne w piłce. Nie da się zagrać 34 kolejek na topowym poziomie bez żadnych tam lekkiej zadyszki, więc w tym razie bym nie szukał problemu. On jest świadomy tego i tak to wygląda. Dziękuję. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo jak już na początku tutaj miałeś pytanie, wykluczyliśmy to, że jakby w tym meczu z Kieksą, no wielu kibiców tak sądziło, graliście, wasza gra wyglądała jakby to była forma protestu właśnie w związku z tym, że są to opóźnienia, ale to już wykluczyliśmy, powiedzieli, że to nie ma nic z tym wspólnego, ale trener Grabowski na pomeczowej konferencji powiedział, że no nie wykonaliście założeń, wszystkich założeń taktycznych. No ja też oglądając was w telewizji stwierdziłem, że to nie był ten zespół, który widziałem przez 5 ostatnich kolejek. Tak jakbyście nie mieli jakiegoś pomysłu na właśnie, bo w meczu z Odrą było więcej tej walki, mimo że Odra grała bardziej toporną piłkę. No, Kieksa was całkowicie jakby wybiła wasze atuty. Co ty o tym tak sądzisz? No tak jak tutaj rozmawialiśmy na początku, gdzieś ten Zmieniłem słaby się początek. Trochę, więc... Okej. Taki lekki, no słaby nasz wejście w mecz. Gdzieś Gieksa sobie tą przewagę na początku wyklarowała. No czy wykonywaliśmy zadania, tak jak trener powiedział, gdybyśmy wykonali to w 100%, to pewnie byśmy wrócili z 3 punktami. Ale no ciężko gdzieś tutaj szukać, żebym samemu szukał głównej przyczyny porażki. No, mecz meczowi nierówny, to jest piłka nożna. Nie ma co tutaj porównywać przeciwników, bo wiemy, że w tej lidze każdy mecz jest inny i tutaj można gubić punkty z dołem tabeli, ale również i z górą. Oczywiście zgadzam się z tobą. Życzę ci dużo zdrowia i dziękuję. Dzięki bardzo. Pozdro. Pozdro. Dołączyła do nas również Karolina Jaskuska. Karolina, proszę bardzo. Cześć, cześć wszystkim, cześć Miłosz przede wszystkim. Ja mam do ciebie takie dwa pytania. Pierwsze, jeszcze trochę o ten powrót z Katowic, no bo nie da się ukryć, że długa podróż za wami i pewnie atmosfera gdzieś tam w autokarze za dobra nie była. Czy panowała całkowita cisza, czy jednak rozmawialiście gdzieś między sobą na temat tego, co się wczoraj wydarzyło? Myślę, że no była długa podróż w nie za dobrych humorach, bo gdzieś po 6 zwycięstwach z rzędu nadszedł koniec tej serii, więc humory nie mogły być dobre. Gdzieś na gorąco sobie rozmawialiśmy z chłopakami, gdzie leży przyczyna, jak. Wiedzieliśmy, że tu zawiódł cały zespół. I myślę, że jeszcze na jakieś do głębszej analizy przyjdzie czas w
tygodniu, więc no, też nie było grobowej ciszy, bo wiemy, że teraz jakieś załamanie, nie wiadomo co, nie ma na to czasu ani miejsca, gdzie miejsce w tabeli jeszcze pozwala nam na to, żeby patrzeć tylko na siebie, a nie wszystkich dookoła, więc na analizę przyjdzie czas i podchodzimy pozytywnie do kolejnego meczu. Właśnie powiedziałeś o tym, że przyjdzie czas na analizę. Czy wy dzisiaj mieliście już gdzieś tam jakieś spotkanie z trenerem? Czy w klubie byliście, czy całkowity dzień wolny? Nie, w klubie byliśmy, mieliśmy ci, co grali, mieli bardziej trening regeneracyjny, ci, co nie grali, mieli swoją jednostkę treningową, ale przez to, że jest to podzielone tak, to nie było czasu nawet, żeby razem wspólnie podyskutować na temat meczu. Czyli jeszcze szczegółowej analizy właśnie tej bramki nie było, bo przede wszystkim właśnie chyba ten faul, tam ty bodajże faulowałeś przed tym rzutem wolnym, no to była taka sytuacja, do której nie powinniście w kolejnych meczach, myślę, dopuszczać. No tak, no był faul, ale też nie uważam, że jakaś odpowiedzialność ciąży na mnie teraz 100% za porażkę, że sfaulowałem zawodnika na 30 metrze, gdzie może był lekko niepotrzebny, ale faulowaliśmy przez cały mecz, wykonaliśmy z 15 fauli, 15 wolnych, które wybroniliśmy, no i z jednego straciliśmy bramkę, więc to trzeba też poprawić, nie tylko głupie faule, ale też musimy poprawić gdzieś tą koncentrację w 16, gdzie przez te większość meczy, które graliśmy, ta koncentracja zawsze była i tak jak mówiłem, no ciężko nam było strzelić bramkę z gry i ze stałego fragmentu gry, także myślę, że tu będziemy też się skupiać na tym. Pewnie. Miłośnik tam ciebie nie wini, tak? Bo faul to się może zdarzyć każdemu. Sorry Karolina, że ci przeszkodzę, bo grasz dobry sezon, także nie, tutaj w ogóle Karolina na pewno nie miała, tutaj trochę broni Karolinę, nie miała na pewno myśli tego, że jesteś obwiniany za co. Faul się może zdarzyć każdemu. Ty też byłeś zmęczony po 90 minutach. Sorry Karolina. Nie, absolutnie też to nie był jakiś zarzut właśnie w twoim kierunku, tylko tak ogólnie patrząc na cały zespół. To na koniec cię jeszcze zapytam, w końcu przy kibicach Lechii zagraliście, to był twój pierwszy mecz wyjazdowy po powrocie do Lechii właśnie z kibicami. Co czułeś, jak tam po meczu staliście przy sektorze bardzo mocno, obszernie wypełnionym i kibice wam śpiewali, że nic się nie stało i że dalej was wspierają? No myślę, że pierwsze myśli, jakie nachodziły, to że ich zawiedliśmy, że tak liczną grupę, która dotarła na stadion Gieksy po takiej przerwie, to smutno patrzeć, gdzie musimy rozmawiać z nimi po porażce. Wiadomo, że oni będą z nami na dobre i na złe, jesteśmy im wdzięczni, zrobili niesamowitą robotę, bo mimo, że przyjechali w dużo mniejszej liczby niż kibice Gieksy, to naprawdę czasami było słychać tylko ich i za to im chwała, im dziękujemy i właśnie takimi małymi, dużymi rzeczami robi się wielkie rzeczy w piłce i to wsparcie jest na pewno nam potrzebne teraz w tej końcówce i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej, jeszcze głośniej, a my damy z siebie jeszcze więcej na boisko. Dzięki wielkie, Miłosz. No i co? Do zobaczenia na meczu i powodzenia w najbliższych dniach. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki Karolina. Miłosz, to jeszcze pozwolę sobie wrócić z tym moim jednym pytaniem. Chciałem zapytać o dyrektora technicznego Lechii, Kevina Blackwella. Jaki jest wasz kontakt z nim i jak jego doświadczenie pomaga wam jako zespołowi? No myślę, że nasz kontakt jest z Kevinem bardzo dobry. No, pomaga nam w każdej sytuacji na treningu i na meczu gdzieś swoje uwagi tam wplata i co by nie mówić, ma ogromne doświadczenie, ogromnie dużo rzeczy widział w piłce, więc pierwsza liga go tutaj może też pod jakimś kątem zaskoczyła, czy to piłkarsko, czy tą całą otoczką, ale myślę, że właśnie dużą cegiełkę on też daje, żebyśmy my rozwinęli te swoje umiejętności, ten swój mental, bo jest to trochę inne spojrzenie też na piłkę, takie angielskie, więc każdemu to pomaga i sztabowi, i zawodnikom, więc myślę, że to tylko wartość dodana.
Dzięki. To jeszcze jedno. Miłosz, jeden element, nad którym chciałbyś najbardziej popracować i który chciałbyś poprawić jeszcze w swojej grze? No myślę, że gdzieś decyzyjność i czasami jakieś szybsze podejmowanie decyzji pod kątem ofensywnym, gdzieś ta odwaga. Wiem, że też właśnie duży nacisk jest kładziony na to w obrońcach, żeby zabezpieczyli ten tył. Z tego tak mało bramek tracimy, no ale jak wiadomo, nie można być w dwóch miejscach naraz, więc na początku skupiam się na defensywie, później gdzieś do ofensywy. Myślę, że jest dużo też aspektów, które chciałbym poprawić. Mógłbym powiedzieć, że wszystkie, bo gdybym był idealnym zawodnikiem, to pewnie nie grałbym w Lechii, a gdzieś dużo, dużo wyżej, więc każdego dnia podchodzimy tak, że się rozwijamy szerokim spektrum, że tak powiem. Defensywa, ofensywa, małe rzeczy, detale, więc tak to wygląda. Dzięki wielkie. Ja przypominam naszym uczestnikom, że macie jeszcze okazję zadać pytanie naszemu gościowi. Widzę, że są z nami kibice Lechii. Lewy dolny róg ekranu i będziemy udzielać wam głosu. Ja dziękuję, Artur. Dzięki serdeczne. Poczekamy jeszcze ewentualnie na zgłoszenia. Ale ja nie widzę żadnych zgłoszeń. No to ja z ostatnim pytaniem. Okej. Mogę jeszcze, Artur, ostatnie A pytanie. proszę cię bardzo. Miłosz, już Jasne, na jasne. sam Dobra. koniec, no, trudno nie zapytać o tą 27. kolejkę i tego, jakiego spotkania spodziewacie się z Termaliką. No myślę, że Termalika na pewno przyjedzie głodna, bo chyba w tym roku jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa. Tak jak mówiłem wcześniej, no tu każdy z każdym może wygrać. Musimy się bardzo dobrze przygotować, bardzo dogłębnie przeanalizować mocne i słabe strony Termaliki. I myślę, że nawet nie myślę, wierzę w to i wiem, że wróci ta Lechia, która takie pozytywne opinie zbierała przez poprzednich 6-7 kolejek. Dzięki wielkie. Typowanie pewnie, znaczy pewnie, typowanie tradycyjnie na końcu, natomiast ja wiem, jak będę ten mecz typował. Dzięki bardzo, Miłosz, za wizytę u nas. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy się mogli usłyszeć, zanim awansujecie do Ekstraklasy. Wszystkiego dobrego i powodzenia po prostu. Dzięki bardzo. Fajnie było chwilę pogadać i na pewno jeszcze nieraz się usłyszymy, a ja Was śledzę co chwila. Dzięki. Dzięki serdeczne. Dobrze, a my przechodzimy w tym układzie do omawiania spotkań 26. kolejki. 26. kolejka zaczęła się w Łęcznej. Górnik Łęczna podejmował Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zwycięstwo górników 2 do 0. Myślę, że no, przewaga zielono-czarnych tu jakby nie podlegała najmniejszej dyskusji. Nie ma z nami Jarka, bo pewnie jest jeszcze na pokoju klubowym, pewnie się jeszcze u nas pokaże. Natomiast no, ja uważam, że znaczy ja byłem jakby przekonany przy typowaniu, chyba jako jedyny, że ta jedynka tu będzie więcej niż pewna, bo po prostu Podbeskidzie no, gra słaby futbol, powiedzmy sobie to szczerze, i przy Zagłębiu Sosnowiec jest to moim zdaniem drugi pewniak do opuszczenia szeregów pierwszej ligi. No chociaż zostało jeszcze 8 kolejek, ale wydaje mi się, że tak, że pożegnamy się z Podbeskidziem również w tym sezonie. Tomaszu, jak widzisz to spotkanie? Wiesz co, no, tak jak mówisz, ja przed tą rundą wiosenną mówiłem, że no, Podbeskidzie powalczy i stawiałem, że się utrzyma. Natomiast rzeczywiście no, Podbeskidzie w miarę dobrze funkcjonuje do straty pierwszego gola. I prawda jest taka, że no, jest jakiś problem mentalny również. Nie ma się też co dziwić zawodnikom Górali, ponieważ no, oni na pewno walczą, na pewno podejmują tą rękawicę, natomiast rzeczywiście w dużej mierze o tych porażkach decydują te błędy indywidualne.
Tutaj początek spotkania zdecydowanie wyrównany, myślę. Natomiast Górnik był od początku konkretniejszy i chwilę przed stratą tej pierwszej bramki była również taka sytuacja w polu karnym, gdzie no, obrońcy Podbeskidzia zostali uprzedzeni przez zawodników Górnika. To był już taki sygnał ostrzegawczy. No potem przy kolejnej akcji w tej 25 minucie Zbozień otworzył już wynik tego spotkania. No i potem w tej drugiej części meczu Podbeskidzie jakby nie goniło tego wyniku, nie dało argumentów, które pozwalałyby im nawiązać walkę z Górnikiem. Natomiast Górnik już w pierwszej połowie podwyższył ten wynik. Drugi gol Roginicza, drugi mecz z rzędu, w którym Roginicz strzela bramkę. No i jakby w grze Górnika pojawił się ten brakujący element, czyli skuteczny napastnik. To, na co zwracaliśmy uwagę, że gdzieś tam w tej przedniej formacji brakuje nam w grze Górnika. Co ważne też, Górnik nie odpuścił tej drugiej połowy, ponieważ w tych poprzednich kolejkach zwracaliśmy uwagę na to, że Górnik dobrze prezentuje się w pierwszej części spotkania, no a potem gdzieś tam siada ta ich gra. Tym razem tak nie było. Pewne zwycięstwo 2-0, no i Górnik wskoczył na miejsca barażowe. Tak, dokładnie. Mówiłeś o tych zmianach w Łęcznej, natomiast też w Podbeskidzie zagrało no, tymi zawodnikami, którzy w poprzedniej kolejce dali zwycięstwo nad Termaliką. Natomiast tutaj jakby no, ci młodzi zawodnicy nie pociągnęli tego, nie uciągnęli tego spotkania, nie było takich akcji, nie było tych skrzydeł, które gdzieś tam w drugiej połowie meczu z Termaliką chodziły w Bielsku-Białej. No, wyglądało to dużo słabiej i tak naprawdę Podbeskidzie no, nie stworzyło praktycznie żadnej groźnej sytuacji pod bramką zielono-czarnych. Ich sytuacja na pewno robi się bardzo trudna, ponieważ no, wiemy, jaki kalendarz jeszcze jest przed nimi. Praktycznie te spotkania, w których mogli liczyć na trzypunktowe zdobycze, gdzieś tam są już za nimi, no bo na pewno będą wspominali jeszcze ten mecz z Zagłębiem. No, teraz jeszcze mają u siebie Polonię, ale potem jadą do Rzeszowa, GKS Tychy u siebie, wyjazd do Krakowa na mecz z Wisłą, no i potem to jest Arka, Miedź i Chrobry, no i na końcu Motor, więc no, rzeczywiście ten kalendarz robi się trudny, no a w tych meczach, no ja myślę, że musieliby tak z 12 punktów na spokojnie ugrać, żeby myśleć o jakimś miejscu dającym utrzymanie. No tak, no mamy jeszcze te 8 kolejek, natomiast myślę, że to będzie naprawdę ciężka sprawa, żeby Podbeskidzie mogło jeszcze uratować tą pierwszą ligę. Ja myślę też, że wiele sobie obiecali w Bielsku-Białej po zmianie trenera, ale tutaj widzę, że być może to nie była kwestia jednak trenerów, tylko no, jakiegoś dobrania zespołu, no bo nie czarujmy się, no, trener Skrobacz głównie przyszedł na ekipę, którą no, zmontowali wcześniejsi trenerzy. Myślisz, że trener jeszcze coś wymyśli z tą ekipą, żeby punktować na tyle dobrze, żeby mieć szansę jeszcze w tych ostatnich kolejkach na utrzymanie? Co ja myślę, że generalnie organizacja gry pod Beskidzia trochę się poprawiła, zwłaszcza to budowanie akcji w ofensywie mimo wszystko wygląda trochę lepiej. No, tak jak wspominałeś, dużo lepiej wyglądało to w tej drugiej połowie z Termaliką. Natomiast no, tutaj decydujące są te błędy indywidualne i gdzieś tam mimo wszystko będę to powtarzał, że ta sfera mentalna. No, ja w Łęcznej też w tym spotkaniu z Górnikiem nie widziałem tego gonienia wyniku. To, co gdzieś tam widzieliśmy z Termaliką, prawda, że oni cisnęli, chcieli doprowadzić do korzystnego rezultatu. No tutaj gdzieś to zawiodło.
Ciężko powiedzieć, co jeszcze trener Skrobacz może wydobyć z tych zawodników. Gdzieś tam cały czas według mnie zawodzi również środek pola. Trener Skrobacz, jak wiemy, szuka tego optymalnego zestawienia, no ale póki co wszyscy ci piłkarze z środka pola grają w kratkę tak naprawdę. Okej, okay, ja przypominam oczywiście, że czekamy też na wasze głosy o spotkania, które omawiamy. Lewy dolny róg, ikonka mikrofonu. Obserwujemy, jeżeli zobaczymy jakieś zgłoszenie, to będziemy udzielać głosu. Ja myślę, że wyczerpaliśmy temat meczu w Łęcznej. Biegniemy do Trójmiasta. Arka podejmowała Chrobrego Głogów i tak jak mówiłem przy naszych typowaniach, no Chrobry zazwyczaj tej Arce robi bardzo pod górę. No i w tym meczu też trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie było łatwo, chociaż oczywiście groźniejsze akcje mieli gospodarze. Znowu problem z wykończeniem. Ja myślę, że zwycięstwo zasłużone, natomiast łatwo nie było. Bramki Silibe w 34 minucie i Stolca w 64, natomiast po golu Mandrysza no, było trochę nerwówki w końcówce. Arka tak czy inaczej zdobyła 3 punkty. Arka na fotelu lidera i wydaje się, że Arka coraz bliżej ekstraklasy. No tak. Rzeczywiście Arka tutaj, ja nawet już po tym golu na 2-0 też popełniłem takiego tweeta, że bardzo podobało mi się zarządzanie meczem ze strony Arki. No i potem ten gol Mandrysza, mimo wszystko dość taki niespodziewany wydaje mi się, i zrobiło się nerwowo w tej końcówce. Warto dodać, że no, ta ostatnia akcja, tam byłaby na pewno analiza VAR-u, gdyby piłka zatrzepotała w siatce, natomiast rzeczywiście w samej końcówce tam mógł paść wynik remisowy. No i tu wspomniałeś o tej skuteczności. No myślę, że Karol Czubak tutaj spokojnie mógł dwie bramki zdobyć. Na pewno też gdzieś tam będą na treningach wracać do tych sytuacji. Widziałem, że ty też zwracałeś na to uwagę i tam chłopaki z fantastycznego skauta odpowiedzieli, że no rzeczywiście jeśli ktoś go ma na kapitanie w fantazy, czy tam jeszcze potrójnym kapitanie, to może dostać zawału serca. Natomiast jeden zawodnik, na którego chciałbym zwrócić uwagę, no to jest Sidibe. Zagrał od pierwszej minuty, no i bardzo podobał mi się ten piłkarz w drugiej linii Arki. Natomiast jeszcze wracając do Chrobrego, to jest kolejne spotkanie, gdzie Chrobry absolutnie nie jest nastawiony na murowanie dostępu do swojej bramki. Widać, że ma jakiś pomysł na spotkanie, no i stara się gonić wynik i tutaj mimo wszystko, mimo tej przewagi Arki, był tego bliski. Tak, dokładnie tak to można ocenić. Dobrze, nie widzę nadal żadnych zgłoszeń co do tego spotkania również, a myślę, że temat ogólnie wyczerpany, lecimy szybciutko do Niecieczy, Termalika Zagłębie. Tutaj wszyscy przy typowaniu stawialiśmy jedynkę. Ja wprawdzie zażartowałem, bo nie będę mówił, że mówiłem to na poważnie, że nowa miotła i tak dalej. Natomiast no, trzeba powiedzieć sobie jedno. Trener Saganowski zamieszał w składzie. Wreszcie zagraliśmy z bramkarzem, a nie z ręcznikiem w bramce. No, Ukraińcy bez kolan usiedli na ławce. No, wyglądało to dość dobrze, w sensie gry Zagłębia, bo te sytuacje, gra do przodu, więcej w ogóle statystycznie, więcej sytuacji do strzelenia bramki, więcej strzałów celnych Zagłębia. Prowadzenie 1-0 i później kilka sytuacji, które no niestety nie udało się wykorzystać, żeby zamknąć ten mecz i zainkasować 3 punkty w Niecieczy.
Natomiast Słoniki próbowały i wreszcie po stałym fragmencie gry znowu, bo pierwsza ta bramka dla Zagłębia również ze stałego fragmentu gry, no doprowadziły do wyrównania w końcówce spotkania 1-1. Ja jako kibic Zagłębia teoretycznie powinienem być zadowolony w sensie tym, że coś drgnęło w tej grze Sosnowiczan. Pewnie już za późno, no ale chcielibyśmy, żeby jednak w tych kolejnych meczach jakby ta gra wyglądała właśnie mniej więcej w ten sposób, że nie musimy się wstydzić, a możemy liczyć na to, że drużyna będzie walczyła, że będzie grała do samego końca i że ten wynik będzie gdzieś tam na styku, to myślę, że możemy być z tego zadowoleni. Natomiast też jako kibic Zagłębia mam taki dylemat, czy ta postawa Zagłębia wpłynęła na taki, a nie inny przebieg spotkania i na to wywiezienie jednego punktu, czy też po prostu ta termalika no, jest w jakimś totalnym dołku, bo tydzień wcześniej już tutaj porażka wspominana z Podbeskidziem, teraz remis na własnym boisku z Zagłębiem, czyli strata 4 punktów z zespołami zamykającymi ligową tabelę. Jak to widzisz, Tomaso? Myślisz, że faktycznie tak okiem osoby, że tak powiem, zupełnie nie, jak to się mówi, niezainteresowany w sensie takim stricte, że gdzieś tam kibicujesz którymś z tych zespołów. Czy to ta gra Zagłębia się na tyle poprawiła, czy to jednak jest ten dołek termaliki? Na pewno gra Zagłębia się poprawiła, ponieważ no Zagłębie wyglądało lepiej. Widać było, że ci zawodnicy chcą grać w piłkę i nie widać było po nich, że reprezentują klub, który jest na tym miejscu spadkowym, no i za bardzo nie wiedzą, w jaki sposób chcą grać. Na pewno zaprezentowali się lepiej niż w tych poprzednich spotkaniach. Natomiast mam podobny problem jak ty i czekam chyba na ten mecz z Górnikiem Łęczna w Sosnowcu, ponieważ ja myślę, że to spotkanie dopiero da nam odpowiedź, na co stać jeszcze w tej końcówce Zagłębie, w takim sensie, że czy jest w stanie powalczyć i paru zespołom urwać jeszcze punkty. Na pewno inne podejście też piłkarzy Zagłębia do tego spotkania i sam fakt, że no byli blisko tego zwycięstwa tych 3 punktów, poprawi atmosferę w szatni Zagłębia, pomijając już zmianę trenera, która no też na pewno wpłynęła dobrze na zawodników Sosnowca. Natomiast Termalika, przyznam szczerze, że długo upatrywaliśmy problemu na ławce Termaliki. Natomiast tutaj przychodzi Marcin Brosz, no i tak naprawdę nie ma tego spodziewanego progresu w grze Termaliki. Wiadomo, Marcin Brosz na pewno, myślę, przychodził z takim nastawieniem, że będzie sobie budował spokojnie projekt na kolejny sezon, z tym, że no na pewno zmiana trenera miała na celu podskoczenie w tabeli i próbę walki o te pozycje barażowe. Natomiast widzimy, jest odwrotnie i gdzieś tam ja już też popełniłem tego tweeta, że jak tak dalej pójdzie, teraz spotkanie z Lechią, no to Termalika może być bliżej walki o utrzymanie niż o miejsca barażowe. No i przyznam szczerze, że tutaj twardy orzech do zgryzienia przed trenerem Marcinem Broszem. No i ciekaw jestem, co oni zaprezentują w Gdańsku. No, przed Termaliką dość ciężkie mecze, bo tak jak już wspominaliśmy tutaj, jak teraz też wspomniałeś, najpierw jest to spotkanie w Gdańsku i tam na pewno nie będzie lekko. Potem jest mecz z GKS-em Katowice, mówi to samo przez się. Potem jest bodaj chyba Odra Opole, jak się nie mylę. Tak, Odra Opole, która no, lubi stwarzać problemy, zresztą też postawiła się Lechii w Gdańsku.
No potem takie, potem mają spotkanie z Łęczną na wyjeździe. Tutaj szukam kolejnej. No, później jest powiedzmy Polonia, z którą być może już w tym momencie będą walczyć o utrzymanie, bo taki scenariusz jest całkowicie prawdopodobny. Wyjazd na Stal Rzeszów. I co tu mamy dalej? GKS Tychy u siebie i ostatnia kolejka to jest wyjazd na Wisłę Kraków, no więc ten kalendarz przed Słonikami wcale nie jest taki łatwy, trzeba to jasno sobie powiedzieć, a ta gra, ten styl gry, no w ostatnich spotkaniach no nie przekonuje to na pewno i może się okazać, że faktycznie bliżej będzie Słonikom do walki o utrzymanie niż o awans, czy też o szóstkę, bo o awansie bezpośrednim to już nawet myślę, że praktycznie nie mają co marzyć przy tak rozpędzonych ekipach z przodu tabeli. No dobrze, polecimy sobie. Wiesz co, masz jeszcze coś? Już? Wiesz co, jeszcze, bo na pewno wróci gdzieś tam temat budowania kadry Termaliki. Wiemy, jesienią zwracano uwagę, że pod względem obsady pozycji młodzieżowca, no, ten zespół ma pewne braki. Teraz jakby w tym okienku zimowym no, sprowadzono napastnika, właściwie dwóch, z tym, że no zawodnik ze Skandynawii jest kontuzjowany. On prawdopodobnie już nie zagra w tym sezonie, jeśli dobrze kojarzę. No, o transferze napastnika Wróbla no, wypowiadaliśmy się, że to nie będzie w dłuższej perspektywie jakieś wzmocnienie tego ataku. Branecki stara się, no ale on rzeczywiście się zablokował i tutaj jest gdzieś też problem w tej przedniej formacji, bo oni jeszcze gdzieś tam do pola karnego potrafią budować te akcje, natomiast ta finalizacja zawodzi w Termalice. Arek, proszę. Cześć w ogóle wszystkim. Ja chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś o budowie zespołu przez trenera Brosza w Niecieczy. Oczywiście możemy się tylko domyślać na to, na co się trener Brosz z włodarzami Termaliki umówił, natomiast myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że oni się umówili na budowę drużyny tak naprawdę, która ma poważną rolę w tej lidze odegrać, nie już w tym sezonie, tylko w następnym. I kto wie, czy trener Brosz nie traktuje tej końcówki tego sezonu w postaci takiego poligonu doświadczalnego. Oczywiście musi być bardzo ostrożny, bo zaraz się okaże, że faktycznie ten mecz z Polonią może się przeistoczyć w grę o to, aby się Termalika nie wmieszała w walkę o utrzymanie, ale myślę, że takiego scenariusza w ogóle trener Brosz nie zakładał, że to się może wydarzyć i dlatego nagle tutaj z tego przeglądania wojsk i rozpoznawania tego, na czym pracuje i co mu jest potrzebne, żeby faktycznie takie założenia na przyszły sezon gdzieś zacząć móc realizować, to on będzie musiał zacząć grać bardziej pragmatycznie i po prostu szukać punktów. No taki mecz w Gdańsku, no bardzo trudny dla Termaliki. Trudno tutaj zakładać, żeby mimo wszystko Lechia miała jakieś większe problemy z zespołem z Niecieczy. Natomiast no, często tak bywa, że to jest idealny mecz na to, żeby gdzieś się przełamać, gdzieś znaleźć jakąś nową drogę dla tego zespołu i spróbować w Gdańsku zapunktować. Nie było mnie od początku, więc nie wiem, jak tam wyglądała wasza rozmowa na temat Lechii, to sobie później z przyjemnością odtworzę i wysłucham, jak zdiagnozowaliście problem, który się pojawił, ale nie jest wykluczone, że tam w Lechii może być jakieś ziarnko niepokoju zasiane meczem w Katowicach i to wcale nie będzie tak kolorowo w tym meczu z Niecieczą. Oczywiście ja osobiście jestem trochę tutaj nieobiektywny w tych swoich wypowiedziach, bo gdzieś tam
Bo gdzieś tam wyłączyłeś mikrofon chyba. Straciłem Arka również. Znowu ten sam problem, chyba jestem? Tak, teraz jestem. Tak. No, tak, nie tak. Wiem, coś się z tym wygaszaniem ekranu, że jak wygaśnie ekran, to łączność tracę. Przepraszam za to, będę pilnował, żeby tutaj się to nie wydarzało więcej. Mówię, że gdzieś tam jestem nieobiektywny oczywiście w tym wszystkim, bo chciałbym, żeby to arkowe pierwsze miejsce, nawet w przypadku jakiejś straty punktów w Lublinie, zostało utrzymane, natomiast i to do tego miałby pomóc oczywiście ten mecz w Gdańsku najbliższy, natomiast no jest takie ryzyko, że faktycznie gdzieś ta noga Lechii, a przede wszystkim forma Termaliki, bo o niej tu w tej chwili jest mowa, no może się gdzieś próbować odbudowywać właśnie od takiego nadzwyczaj trudnego meczu w Gdańsku. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, że ja bym tutaj jakby nie stawiał Lechii pod ścianą, może źle powiedziane, ale po tej porażce z Katowicami, że tam jest jakiś, się może pojawić problem, bo no nie czarujmy się, ale przecież no, Gieksa jest w gazie, podobnie zresztą jak Lechia, no ktoś ten mecz wygrać musiał. Zdarzyło się tak, jak się zdarzyło, trochę zamieszania, rzut wolny 1-0, zresztą tak jak już tutaj wspominałem na samym początku, mecz trochę żeśmy przepompowali, zresztą chyba nie tylko my. I ja bym tutaj, ja powiem, już to też wspominałem, jak cię nie było, że ja tutaj widzę tylko jeden wynik w Gdańsku i jestem go więcej niż pewny, czyli będzie tam na spokojnie jedyneczka. Przemu się zgłasza. Tak, Arku, a nie lepiej patrzeć na własne klub. Ja wiem, że wy życzeniowo od 16 lat derbów nie wygraliście. W tym roku pierwsze derby. No ja to rozumiem. Ale no nie lepiej patrzeć na własny klub. Niech każdy gra w własną piłkę, a nie modlić się, żeby rywal się potknął. No jeżeli gracie taki dobry futbol, a uważam, że gracie dobry futbol, to po co te modlitwy? Panowie, dajmy spokój. Ja rozumiem, że małolaty się przeganiają na X-ie, ale my jesteśmy dorosłymi ludźmi. A tu o finanse, tu o to, no zobaczymy. Ja powiem tak, niech wygra lepszy i wtedy zobaczymy, kto będzie na w czołówce. A wy się modlicie, żebyśmy my się potknęli. A już mecz z Gieksą uważasz, że to jest tam jakieś ziarnko zasiane niepewności. Boże, ale czarnowictwo, naprawdę. Dzięki, na razie to wszystko. Arek z odpowiedzią mi... Tak, ale ja powiem tak, masz Przemku rację. 100%, skupmy się na sobie. Jeśli się poczułeś urażony, przepraszam, nie powinienem tego komentować. Okej, spoko. Ja po prostu jestem pod wpływem tego, co czytałem wypowiedzi kibiców Lechii, którzy gdzieś no, wyrażali się jasno, że ten mecz w Katowicach to może być głos tego, że nie ma sianka, nie ma granka. I tyle. I wyjaśniliśmy to, to nie. No okej, okay, w porządku, dlatego nie dyskutuję więcej. A do ciebie, Arku, nie mam pretensji, ale wiesz, ile tam jest ludzi poniżej 18 roku życia. Wiesz, takie pisanie, ja też myślałem, że to jest jakiegoś rodzaju protest, może piłkarze granie na tam pół gwizdka, no ale był Miłosz, jest to, ta informacja została jakoś tam wytłumaczona, tak? I no mówią, że to jest bzdura, no ja im wierzę, no po co wchodzić i jakieś takie dopisywać czarne scenariusze? Wygracie dobrą piłkę, ja rozumiem, między nami jest, była rywalizacja. Wy naprawdę gracie fajnie, czasami macie słabszy mecz, przepychacie go. My też czasami mamy słabszy mecz, ten mecz z Gieksą, naprawdę niektórzy kibice poważni Lechii wierzyli, że tam możemy stracić punkty. Zgoda, Przemo, masz rację, w pełni się podpisuję. Zamknijmy ten temat na tym. Przyjmuję twoje, masz pełną, 100% racji, dzięki. Dobra, pozdrawiam. I powodzenia. Tomaso. Ja się jeszcze zgłaszam, Artur, bo ja nie wiem, gdzie nam umknął GKS Katowice przy omawianiu tego spotkania z Miłoszem Kałachurem. I tutaj Arek troszkę wrócił do tego spotkania. No, mecz pod względem takiego widowiska rzeczywiście no, nie był porywający, natomiast
Te taktyczne szachy dało się mimo wszystko zobaczyć w tym spotkaniu. Pamiętam, jak przed tą kolejką dyskutowaliśmy o tym, co weźmie górę tej indywidualności Lechii czy organizacja gry GKS-u Katowice. No i po spotkaniu chyba możemy powiedzieć, że ta organizacja gry była na dobrym poziomie. Po stronie Gieksy, tak jak już wspominałem, no, starali się przenosić tą grę w te boczne sektory boiska. Gdzieś tam niwelowali tym ten mocny środek pola Lechii. No i to, na co warto zwrócić uwagę w GKS-ie Katowice, to ja myślę, że pod względem mentalnym bardzo urósł ten zespół, no bo jeśli przypomnimy sobie mecze GKS-y z jesieni, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby ten jesienny GKS potrafił w taki sposób, grając w 10 w końcówce, wygrać z Lechią Gdańsk. Natomiast tutaj pod tym względem jest naprawdę bardzo duża poprawa i to, co pokazał ten mecz, to jest kolejne spotkanie, w którym GKS potrafi wykorzystywać stałe fragmenty gry, czyli to, czego brakowało również jesienią. To zagranie na ten dalszy słupek, no, nie było przypadkowe, bo to widzieliśmy już gdzieś tam w poprzednich spotkaniach. No i tutaj GKS myślę, że rośnie, natomiast jeśli słucha się wypowiedzi zawodników GKS-u, no to oni cały czas podkreślają, że najważniejsze jest to kolejne spotkanie, oni się skupiają tylko na meczu z Odrą. Mam nadzieję, że ten brak takiego podpalania się zostanie. No, Bukowa pierwszy raz od dawna eksplodowała po tym golu Arkadiusza Jędrycha. 10. gol tego obrońcy, no, rzeczywiście złapał świetną formę. Bukowa wyprzedana na spotkanie z Lechią i prawdopodobnie wyprzedana będzie również na mecz z Odrą. No i trochę chciałem również poruszyć temat trenera Guraka, no bo wiemy, jak podkreślają ci zagorzali kibice GKS-u Katowice, no miłości między trenerem a nimi nigdy nie będzie, natomiast ja myślę, że trzeba oddać trenerowi, że bardzo popracował w tej przerwie zimowej, zniwelował te braki, jakie widzieliśmy jesienią w GKS-ie Katowice, no i trzeba mu oddać, że no ta jego praca procentuje i na pewno trener długo na to czekał, aż efekty tej jego pracy przyjdą. Arek, a potem Przemo. Tomaso, pewnie słuchałeś wypowiedzi dzisiejszego programu w meczykach Adriana Błonda, który tam... Tak. No właśnie, to jest to, bo to jest tak naprawdę resume tego, co on powiedział w tym programie, a mianowicie, że naprawdę nie myślą o tym, co tam się będzie działo za parę kolejek, bo oni myślą o pole i o tym, jak ją ograć, bo wiedzą, że to nie będzie prosta sprawa i bardzo mocno na to zwraca uwagę, że naprawdę ja mu uwierzyłem, że oni tak myślą, także to się w pełni z tym zgadzam. Chciałem jeszcze zwrócić... W podobnym tonie wypowiadał się również po tym spotkaniu Grzegorz Rogala, więc rzeczywiście, no, jeśli tak, się słucha poszczególnych zawodników, tak, tak. Oni to mają naprawdę mocno zakodowane, żeby się na tym skupiać i ewidentnie, no to jest zasługa z całą pewnością trenera Guraka, który im to wpoił i oni w to wierzą i dzięki temu być może te wyniki odniosą, ale chciałem też zwrócić uwagę na to, co przypomniano Adrianowi, jego wypowiedź odnośnie tych przygotowań GKS-u do tej rundy, kiedy powiedział, że to był absolutnie najlepszy okres przygotowawczy GKS-u z trenerem Gurakiem. No i on to powiedział już parę tygodni temu, a tu się okazuje, że to nie były słowa rzucone na wiatr, że są tego wymierne efekty. Naprawdę GKS fajnie wygląda. Powiem ci, że ja oglądając mecz z Lechią, to już tak się nastawiałem, że okej, Lechia to wygra i tak naprawdę można by było powoli zamykać zabawę w tej lidze w kwestii tematu, kto awansuje bezpośrednio do ekstraklasy, bo
tak naprawdę, no to jeszcze gdzieś ten motor by tam wisiał podwieszony, ale no realnie by trzeba było tą zabawę zamykać, a w tym momencie GKS powoduje, że no te emocje mogą być do końca sezonu. Spokojnie Gieksa może gonić zarówno Arkę, jak i Lechię i walczyć o jedno z tych dwóch miejsc, bo prezentuje się po prostu bardzo solidnie, bardzo równo i w pełni tutaj no, będę wspierał wszystkie te głosy, które mówią o tym, że GKS to jest w tej chwili no, jeden z faworytów do tego, żeby jednak tą dwójkę czołową dogonić. No i mam do ciebie pytanie, Tomaso, zadam ci je po raz kolejny, bo już we wcześniejszych pokojach ci je zadawałem. Czy nadal w Katowicach jest spokój i chłodne głowy? Bo już tym razem ci nie uwierzę. Mówię o kibicach oczywiście, a nie o piłkarzach, bo to powiedziałem od razu na samym początku. Pojawiają się już głosy, że okej, to teraz już walczymy o awans, natomiast ja jak rozmawiam gdzieś tam z moimi znajomymi również, to raczej jest takie spokojne podejście, jest, tu może zaskoczyć trochę, jest dużo głosów, że okej, ważne jest zachowanie tego trzeciego miejsca, żeby do baraży przystąpić grając na Bukowej. Więc gdzieś tam te głosy są zmieszane. I to jest najzdrowsze podejście, bo teraz mówienie tak o tym, że nie walczycie, a awans byłoby troszeczkę niepoważne i byłoby no, wręcz śmieszne. Tu trzeba spojrzeć twarzą w twarz szansie, przed którą Gieksa staje, żeby wreszcie po 20 latach faktycznie o tą ekstraklasę realnie powalczyć. I bardzo fajnie, że macie takie świadome podejście, że jeśli nie ten bezpośredni awans, to chociaż to trzecie miejsce, które na pewno ustawi was w roli faworyta do tego, żeby w tych barażach ten awans sobie wywalczyć. Na pewno jest to duży handicap, gra u siebie w tych barażach i wiemy, jak te baraże wyglądają. To, co ja również gdzieś tam podkreślam, to jest to, że bardzo ważne okaże się, jak te zespoły z miejsc barażowych wytrzymają w cudzysłowie do tego przełomu maja i czerwca, no bo wiemy, że te wahania formy gdzieś tam mogą przyjść i to jest też normalne. Ważne jest, żeby gdzieś tam tą formę zachować, czy dobrze zbudować na tą końcówkę maja. To na to też trzeba zwracać uwagę. Natomiast bardzo ważne będzie też to spotkanie z Odrą Opole, to co Adrian Błąd podkreślał, ponieważ no, oni tam zagrają bez Kuska. No i zobaczymy, co z Komorem. Czy to jest tylko jakiś lekki uraz. Więc tutaj no, już trener Górak będzie musiał troszkę w tej swojej żelaznej jedenastce zamieszać, a że Odra potrafi wysoko postawić poprzeczkę, to tak jak Artur tutaj już wspominał, no widzieliśmy również w tej kolejce. Okej, Przemo. To znaczy ja tylko jeszcze dodam, że faktycznie GKS Katowice bardzo dobrze trzymał linię. Tak bardzo dobrze z tego co oglądałem przesuwał się formacjami. To było na bardzo wysokim poziomie i tutaj tak jak powiedział Arek, faktycznie oni mogą być takim właśnie czarnym koniem w gonieniu czołówkę, ale też w walce o baraże, ale tak spojrzałem na ich terminarz, na to 8 kolejek, to oni mają 5 meczy z czołówką, czyli tamtą z tą pierwszą ósemką i tylko 3 mecze z dołu tabeli, także no to będzie też dla nich prawdziwy taki sprawdzian, bo widzę, że ten terminarz ich wcale nie jest prosty, mimo tego, że naprawdę zagrali, no taktycznie są bardzo dobrze ułożeni. Fakt, że no ten mecz wygrany w końcówce, ale taktycznie i właśnie tak jak mówię, są bardzo dobrze ustawieni i bardzo dobrze trzymają formację i fajnie to obrazuje i grę i daje jak widać efekty. No te dwie ostatnie kolejki, to jest Wisła u siebie w przedostatniej kolejce. No i ostatnia kolejka to jest mecz w Gdyni z Arką, no a jak wiemy Gieksa w Gdyni grać potrafi. Więc no na pewno będzie ciekawie.
No dobra, Tomaso. Jak już wróciliśmy do tej Gieksy, to jeszcze tak na chwilę. Powiedz mi, jak ty widzisz losy trenera Buraka? No zakładając, że na przykład Gieksa robi awans z baraży. Ja myślę, że jeśli Gieksa awansuje do ekstraklasy, to trener Gurak zostanie. Po takim sukcesie myślę, że to poparcie będzie z miasta i no prezes Nowak nie sądzę, żeby po takim sukcesie, no bo to będzie sukces Gieksy, zwolnił trenera Guraka, znaczy nie zwolnił, bo gdzieś tam ten kontrakt się kończy, prawda, teraz w czerwcu, więc no to byłaby również ciekawa historia. Natomiast mówię, jeśli miałbym stawiać, to w przypadku awansu, jak dla mnie trener Górak zostanie. Arek? A w przypadku braku awansu, dajmy na to, gra w barażach, w finale baraży z Motorem Lublin, przegrywa, odpada. I co? Też będzie to jako potraktowane jako rozczarowanie i czas na to, żeby się z trenerem rozstać? Cel postawiony gdzieś tam przed sezonem, to co pierwszy raz zostało tak dobitnie pokazane jako cel i wybrzmiało z klubu, to był awans do baraży. No a w barażach wiadomo, stać się może wszystko. Ja myślę, że w przypadku braku tego awansu, no, ciśnienie na rozstanie z trenerem Gurakiem, poszukanie czegoś nowego, będzie w GKS-ie duże ze strony kibiców. Tutaj nie postawię żadnych pieniędzy. Ale czy to by było rozsądne? Bo moim zdaniem nie. No, przecież to, co się moim teraz zdaniem dzieje... To, co się teraz dzieje, jeśli mnie byś zapytał, miałbym podejmować tą decyzję, to ja bym trenera Guraka zostawił. Pomimo no tego, że gdzieś tam długo wiadomo jesienią broniłem trenera Guraka, a potem też no już na jesień, jak była ta seria tych 8 spotkań bez zwycięstwa, również zwątpiłem i mówiłem, że no może rzeczywiście czas najwyższy na jakąś zmianę i wstrząs w tej szatni. Natomiast z ust piłkarzy również słyszy się i to też podkreślał Adrian Błąd, że trener ma pełne poparcie zawodników. I tutaj przy tym, jak buduje się ta wiosna i przy tym poparciu zawodników, jeśli to będą miejsca barażowe i w tych barażach się nie uda, ja bym trenera Guraka zostawił. No właśnie i o to chodzi. Każdy chyba zwątpił po tej serii bez zwycięstwa że w trenera Guraka. My też tutaj, ja też przecież wiesz, że należałem do obrońców i w pewnym momencie zacząłem się już wahać, że to chyba faktycznie nie ma większego sensu kontynuowania. Tu taki wystrzał i się okazało, że ta Gieksa gra najlepiej od lat, więc nawet gdyby w tych barażach było niepowodzenie, uważam, że to byłby wielki błąd. Także no, jeśli kibice by tak oceniali, no to co prawda oczywiście nie chcę się wypowiadać, bo to wy sami w Katowicach kibice wiedzą, na czym ten klub stoi i jak to wygląda od środka, ale no, patrząc z zewnątrz, no to byłaby największa, nie chcę powiedzieć głupota, ale największy błąd, żeby w tym momencie, kiedy wreszcie trener osiągnął tą nić porozumienia z zespołem i efekt potrafi przelać swoją pracę z drużyną na wyniki sportowe, żeby w tym momencie to psuć, kiedy naprawdę, nawet jeśli by te baraże nie zakończyły się sukcesem, no to nowy sezon to jest nowe otwarcie i nowe możliwości i tu już Gieksa byłaby chyba stawiana w roli jednego z faworytów do tego, żeby o ten awans walczyć. Warto podkreślić też to, że no Gieksa nie zmieniła jakoś sposobu gry. Gieksa po prostu wyeliminowała te elementy, które zawodziły jesienią i to też trzeba oddać zawodnikom GKS-u i trenerowi, że to się udało. No i to, co było też podkreślone w tym dzisiejszym programie pierwszoligowym w meczykach, że faktycznie GKS zaczął wygrywać te mecze, których do tej pory nie dawało rady wygrywać. Te mecze o coś, kiedy budowali jakąś tam małą serię, jakieś wyniki, zaczęli punkty zbierać, kiedy dochodziło do
starcia z tymi wyżej notowanymi rywalami, no to GKS nie dawał rady. Teraz GKS daje radę. Pokazuje, że potrafi wygrywać seriami, także nawet z liderem aktualnym tabeli, więc no, faktycznie no, ten progres jest absolutnie bezdyskusyjny. To jest tak, jak mówiłem też dzisiaj, że no, jesienią nikt, myślę, nie powiedziałby, że Gieksa grając w dziesiątkę jest w stanie wygrać z Lechią, grać do samego końca, trzymać remis i ostatecznie jeszcze wygrać to spotkanie. Tutaj rzeczywiście no, no, te walory mentalne, te cechy ewolucjonalne są na pewno na wyższym poziomie. No dobrze. Myślę, że nadrobiliśmy to niedopatrzenie i śmigamy teraz do sąsiada z zamiedzy, czyli do Tychów. GKS Tychy, no wydaje się, że w sporym dołku, bo wydawało się, że będą tutaj zagrażać tej pierwszej dwójce, a ostatnie 5 meczów, 3 porażki, 2 remisy. Sobotnie spotkanie przy edukacji, porażka z Wisłą Płock 0-1, Fabian Hiszpański w 42 minucie, swoją drogą bardzo ładna bramka. Natomiast no, trzeba powiedzieć sobie jasno, że Tychy zagrały ten mecz słabo. Wisła chyba podrażniona tą porażką ze Stalą Rzeszów u siebie, wyszła na to spotkanie dość mocno zmobilizowana. No, nie było tam może jakiejś kosmicznej przewagi, natomiast mi się wydaje, że ta gra Tyszan była w tym spotkaniu, ta gra Płocczan była w tym spotkaniu bardziej poukładana, więcej z gry mieli Wiślacy, natomiast gospodarze no, troszeczkę chaosu, troszeczkę nerwów, sporo takiej gry faul, no i porażka 1-0, tak jak wspomniałem, trzecia w ostatnich 5 spotkaniach. Wydaje się, że GKS może mieć problemy nawet z szóstką, bo tutaj jakby bardzo spłaszczyły się te różnice między 6. a 8. zespołem, czyli właśnie między GKS-em a Wisłą Płock. Między nimi jest jeszcze oczywiście ta druga Wisła z Krakowa, no ale myślę, że o niej porozmawiamy później. Michael, powiedz mi, jak ty to widziałeś, to spotkanie jako kibic Płocka? Dobry wieczór. W Płocku święto, bo wygrane wyjazdowe to tak średnio 2 razy na rok, czyli w sumie jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. Jak ja to widziałem, wydaje mi się, znaczy przede wszystkim po tym meczu ze Stalą Rzeszów, tam dyrektor Sztylka w narciarskim pokoju mówił, że wyciągnęli wnioski z tych błędów, które były w tym meczu popełnione i pewnie nie tylko w tym. W tych salach od początku zagrał Gridź, to w ogóle zwracam uwagę na tego piłkarza. To jest defensywny pomocnik i wiadomo, na tej pozycji piłkarze raczej często nie rzucają się w oczy. Ale naprawdę uważam, że on sporo daje i tak też było w Tychach. Wydaje mi się też, znaczy nie wiem dokładnie, co miał tam na myśli dyrektor Sztylka przez te zmiany w ustawieniu, ale zauważyłem, że na przykład Dawid Niepsuj, który grał teoretycznie wahadłowego, praktycznie nie wychodzi z własnej połowy. Z drugiej strony ofensywnie grał, jeszcze bardziej ofensywnie niż zwykle grał Fabian Hiszpański. Także jakieś te przetasowania były i pierwsza połowa w szczególności, no to wydaje mi się, że to był taki koncert w wykonaniu Wisły, no przynajmniej chwilami, ja nie mówię, że tam całą pierwszą połowę, ale no naprawdę nieraz ta piłeczka chodziła bardzo, bardzo fajnie. Widać było bardzo, bardzo duże, znaczy o wiele większe zaangażowanie też piłkarzy w ten mecz i no były takie momenty, że miałem wrażenie, że GKS, tam piłkarze GKS-u tych nie za bardzo wiedzieli, co się dzieje na boisku. W drugiej połowie to już się tam zdecydowanie wyrównało, jeszcze ten nasz bramkarz
Gradecki. On jest naprawdę, to jest w ogóle temat na oddzielną historię. Chłopak naprawdę potrafi bronić, nie? Ma warunki, ma wszystko, żeby być naprawdę dobrym bramkarzem i zawsze ma przynajmniej jednego babola w meczu, nie? No tym razem się na szczęście skończyło bez konsekwencji, ale szkoda by bardzo było, gdyby po takim fajnym meczu w wykonaniu Wisły gdzieś tam przez błąd bramkarza, taki naprawdę głupi, bo tam gdzieś, nie wiem, gdzie on pobiegł, no Wisła straciła punkty, nie straciła, trzy punkty zainkasowała, teraz mecz z Wisłą Kraków, no i można powiedzieć, że ponownie odżyły nadzieje gdzieś tam na te baraże, które meczem ze Stalą Rzeszów były mocno nadmącone, chociaż tak jak, nie wiem, jeśli pamiętacie, to ja po meczu ze Stalą Rzeszów tutaj jakoś nie rozdzielałem, też podkreślałem, że według mnie Wisła w tym meczu wcale nie grała jakoś bardzo źle, grała przede wszystkim ofensywnie, nawet ładnie to wyglądało, z czego też się cieszę, bo punkty punktami, wiadomo, ale no zupełnie inaczej się ten mecz ogląda, jak jest to oglądać. Nie było tego męczenia Były, tu już jest drugi taki mecz, czyli Stal Rzeszów i WKS Tychy, gdzie to naprawdę mogę polecać takiemu postronnemu widzowi nawet. I co? I chyba tyle, więc zobaczymy. No, ja się też nie, tak jak się nie załamywałem po Stali Rzeszów, tą porażką, tak teraz też nie wpadam w jakąś wielką euforię. Zobaczymy, czy to będzie powtórzone, w szczególności teraz w Płocku meczu z Wisłą Kraków, bo jeżeli tak, to potem się, mam wrażenie, samo to napędzi, nie? Taka seria dwóch zwycięstw z mocnymi przeciwnikami na pewno by tutaj tą drużynę napędziła i no i spokojnie czekamy. No. Tyle chyba. Arek? Ja mam pytanie do Michaela, bo Michael, na pewno uważniej oglądasz poczynania Wisły. Jesteś w stanie tak bardziej precyzyjnie wskazać, co stoi za tymi lepszymi występami Wisły, za tymi meczami lepiej rozegranymi, bo umówmy się, no ten mecz ze Stalą, wynik się nie zgadzał, ale sam podkreślasz, że gra Wisły się zgadza i tak ona powinna wyglądać. W czym jest, gdzie tutaj jest przyczyna tego lepszego stanu rzeczy, to jakiś konkretny piłkarz zaczął lepiej funkcjonować, bo ja osobiście uważam, że Matisz Foch po prostu lepiej funkcjonuje, ale być może to zbyt duże uproszczenie, bo być może większa liczba graczy gdzieś tam się lepiej zaczęła odnajdywać, czy nie wiem, ta gra została przyspieszona i to jest taki ewidentny jakiś wyniesiony element z treningów, który Wisła po prostu wdrożyła w spotkania. Jesteś w stanie to jakoś tak jednoznacznie wskazać? So, ja myślę, że to nie jest tak, że tam jakiś jeden przełącznik ktoś zmienił i nagle gra ruszyła. Tak jak bardzo dobrze zauważyłeś, że Mateusz Foch to już od meczu z Polonią Warszawa, czyli tak po mecz z Polonią był przed przerwą na kadrę, no to jeszcze przed tą przerwą rzeczywiście wrócił, tak można powiedzieć, bo on, ja uważam, że on zawsze był, jeżeli nie dobrym, to przynajmniej solidnym piłkarzem, a te mecze wcześniejsze miał fatalne, jak na niego to fatalny wręcz. Fryderyk Gerbowski, to już o nim mówiłem, to jest też młody chłopak, bardzo śledzę, jak on tam sobie radzi, naprawdę piłeczka przy nodze się trzyma. I widać, że myśli, tak, no co do tego doszło, no tak jak powiedziałem, tam cały czas trener Żuraś, jakbyśmy sobie patrzyli na skład Wisły i nawet na ustawienie, to cały czas jakieś roszady wprowadzał, no ta roszada ze Stalą Rzeszów, czyli posadzenie Gricia, czyli graliśmy, można powiedzieć, wtedy bez defensywnego pomocnika takiego typowego, no chyba, że, nie wiem, Szpocha tak traktujemy, bo on był chyba najbardziej cofnięty, no tam trochę nie wypaliło, ale tutaj znowu popatrzyli, co nie wyszło, dlaczego. Tu mi się właśnie wydaje to ciekawe. Ja musiałbym ten mecz jeszcze raz obejrzeć, bo wiadomo, jak się ogląda na żywo, to nie na wszystko się tak zwraca uwagę, ale właśnie mam wrażenie, że tam jakaś taka sztuczka z tym niepsujem, który... Czyli to było takie ustawienie, takie nie wiem, takie koślawe, tak, że jest sześć dodatkowych obrońców i ten niepsuj, który tam cały czas zostaje, a jednocześnie właśnie na tej prawej stronie, gdzie on powinien w ofensywie biegać, tam gdzieś Gerbowski, raz z prawej, raz z lewej, także
jest ileś rzeczy. No i przede wszystkim no, zaangażowanie. Był taki moment meczu, to była chyba 85. minuta, gdzie Łukasz Cekulski, wiadomo, to jest taki walczak, on przez cały mecz tam biega do każdej piłki i bieg, sprint tam chyba ze 20 czy 30 metrów, nawet nie mając realnej szansy, żeby gdzieś tam, nie wiem, piłkę odzyskać, ale żeby chociaż presję na obrońcy gospodarzy wywołać. Także tu widać takie małe rzeczy, które pokazują, że no jednak różnice między tym, że zawodnikom się chce, bardzo chce, albo są bardzo zdeterminowani. W Tychach mam wrażenie, że byli maksymalnie zdeterminowani, żeby te punkty przywieźć. I mówię, bardzo dobrze, że tak się stało. I no naprawdę, już mocno bym rozpaczał, gdyby ten błąd Gradeckiego w ostatnich minutach, tam nie wiem, to chodzi mi do końca, no spowodował, żebyśmy tam nie wygrali, bo no szkoda by było, by też po prostu zawodników, nie, którzy włożyli mnóstwo serca w ten mecz, nie? No dajesz, Tomaso. Okej. Michael wspomniał o tym pokoju twitterowym nawciarzy. No ja powiem szczerze, że dawno nie widziałem tak otwartej rozmowy dyrektora sportowego i prezesa z kibicami klubu. Tutaj rzeczywiście muszę o tym wspomnieć i wystawić laurkę osobom, które gdzieś tam zarządzają Wisłą Płock, bo naprawdę fajnie się tego słuchało, nie unikali trudnych pytań i naprawdę na te pytania odpowiadali bardzo szczerze, otwarcie i dzielili się swoimi przemyśleniami również o grze zespołu, czy tam jakichś poczynaniach trenera Żurawia, więc naprawdę świetnie się tego słuchało. No i oby więcej takiego podejścia wśród osób zarządzających klubami. Natomiast Michael, ja mam jedno pytanie. Chciałem cię zapytać o Oskara Tomczyka. No bo on teraz przesiedział to spotkanie na ławce. Wiadomo, ten mecz ze Stalą Rzeszów wyglądał nie najgorzej. Teraz z Tychami wygrana. Czy myślisz, że on może być ofiarą tej lepszej gry? Co, no to jest przede wszystkim bardzo młody chłopak. On, jeżeli ja dobrze kojarzę, to dopiero w poprzednim sezonie w rezerwach Lecha, gdzie wiadomo, rezerwy mają swoją specyfikę, grał w Lechu, także on by potrzebował, tak myślę, kilku spotkań, żeby na spokojnie wejść do tej drużyny i tam się lepiej poczuć, bo w przypadku takich no właśnie piłkarzy, którzy dopiero co wychodzą z wieku juniora, to jest istotne. Wiadomo, no jak jest jakiś kozak, no to wejdzie i od razu nie wiem, załaduje, ale przede wszystkim no, on jest ofiarą tego, że no, Łukasz Sekulski jest nie do ruszenia, jest jeszcze ten Jesper Westermark, Dawid Kocyła. A propos piłkarzy, którzy gdzieś tam wracają do żywych, to też wydaje mi się, że fajnie on wygląda i po prostu nie ma za dużo przestrzeni dla Oskara Tomczyka. A moim zdaniem to jest talent, tylko on potrzebuje widocznie czasu. No, jedni są piłkarze, tak jak powiedziałem, tacy, którzy wejdą od razu i nie robi różnicy, czy wcześniej na boisku spędzili tam 300 minut czy 3. No, a on widocznie, no mówię, to jest jego pierwsze zderzenie chyba, możecie mnie poprawić, jeżeli tam kojarzycie, taką naprawdę piłką seniorską na takim dużym poziomie, znaczy na dużym oczywiście, jak na Polskę, nie? I wydaje mi się, że on po prostu potrzebuje czasu. Okej, dzięki. Arek jeszcze? Tak, bo chciałem słowo o GKS-ie tych tutaj poświęcić, bo też mam jakieś swoje spostrzeżenia, że jest pewna prawidłowość, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, z tym co GKS Tychy pokazywał jesienią. Świetne wejście w rundę, świetne te pierwsze mecze, po czym no akurat tak się złożyło, że od meczu z Arką, ale potem był ten zjazd w dół, nagle potknięcia w meczach, w których te potknięcia zdarzyć by się nie powinny. Tam zdaje się, że jesienią było tak, że ten GKS wygrał jeden mecz z Motorem, ale potem była jakaś wysoka porażka, wiem, że nawet z Resowią zdaje się przegrali,
I był taki no, systematyczny zjazd tego GKS-u. On się potem zaczął znowu odbudowywać. I teraz znowu mamy taką sytuację, że ten GKS od meczu z Arką zaczął no, notować zdecydowanie gorsze wyniki i zaczął się no, regularny zjazd i ewidentnie zarysowały się problemy, żeby w ogóle gdzieś tam się utrzymać w tej szóstce, no ale co nie jest jakieś specjalnie trudne, bo ona jest bardzo spłaszczona. I jeszcze takie jedno spostrzeżenie, które jest mocno powiązane. Erd Haller to był piłkarz, który na wiosnę wszedł doskonale. No, to był gość, który, na którego z przyjemnością się patrzyło i widać było ewidentnie stanowił o sile GKS-u i nagle on jest zupełnie przygaszony, nie ma tego zawodnika i tak się zastanawiam, co się z tym chłopakiem dzieje, co tu się stało, czy się liga jego nauczyła, czy on ma jakiś, nie wiem, problem, może jakiś problem zdrowotny, albo nie wiem, coś przytłoczony, nie wiem, potrzebuje złapać drugi oddech, żeby znowu zacząć grać na miarę swoich możliwości, które niewątpliwie ten chłopak ma. No, zastanawiająca jest ta dyspozycja GKS-u. Nie wiem, może Elbek się wypowie, bo pewnie będzie w stanie powiedzieć coś ciekawszego na ten temat. Jeśli mogę, to ogólnie mam takie swoje przemyślenia, że ja serce mówiło w przerwie między rundami, że będzie dobrze, a rozum mówił, że może się tak stać. No niestety my nie mamy tak jakościowych zawodników, jak te pozostałe drużyny. A poza tym nałożyło się tutaj sprawa taka, że nasze wahadła od początku tej rundy mają kontuzję. Miały i dopiero Machowski zagrał drugi mecz, a Błachewicz pierwszy. I oni ewidentnie nie mają formy. Nasza gra była napędzana przez te wahadła, w szczególności w tych wszystkich wygranych meczach. I myślę sobie tak, że tak Arek dobrze mówi, bo wszystko ma taką samą prawidłowość. Powygrywaliśmy z początku rundy te mecze, które też były w grudniu i później z Odrą. Później od meczu z Arką był kryzys. Na jesień było to samo. I teraz mamy mecz ze Zniczem, który też wygraliśmy na jesień. I myślę, że chłopaki się teraz odbiją. No jak nie teraz, to już się nie odbiją. No i tak to wygląda. Nie? Nie wiem, co o tym myśleć. No, widać, że trener nie ma pomysłu, żeby coś pozmieniać, a jak próbuje coś pozmieniać, to rezerwowi zawodnicy są za słabi jakościowo, żeby to jakoś wyglądało tak, jak ma wyglądać. Nie? A do tego, jeżeli marnuje się takie sytuacje, jak marnuje pan Rumin i to od 3 lat, co potwierdził w meczu z Wisłą, gdzie 2 razy praktycznie do pustej bramki, bo w pierwszej sytuacji w 45 minucie bramkarz Wisły leżał na linii, on mu podał do rąk z 3 metrów, a w końcówce strzelając do praktycznie pustej bramki trafił tam, gdzie był obrońca, nie? No to nie można meczów wygrywać i nie zgodzę się tutaj z tym, że w drugiej połowie Wisła grała dobrze, bo Wisła w drugiej połowie po prostu się cofnęła na swoją połowę i nie stworzyła żadnej sytuacji, żadnego zagrożenia. O tym mówią statystyki. Można sobie nawet na flash score wejść i zobaczyć, jak wyglądają statystyki w drugiej połowie. A w pierwszej połowie Wisła nas przycisnęła przez 10 minut, no, z czego strzeliła bramkę. No. No i tak to dowieźli, nie? A my mamy trochę pecha, trochę już widać, że chłopaki są nerwowi. No, sam trener o tym mówił, że są po tym meczu załamani w szatni. Zawodnicy. Ja nie wiem, czy się odbudują, czy dadzą radę, mam nadzieję. To tyle, dzięki. A powiedz mi jeszcze, jak ocena kibiców dla trenera Banasika? Nie ma tutaj jakichś głosów pierwszych pewnego zwątpienia w to, czy trener Banasik jest w stanie udźwignąć no, pewne oczekiwania, które na pewno w Tychach są? Nie, raczej nie ma, bo trener był zatrudniony po to, żeby w 3 lata zbudować drużynę. No pewnie jakieś tam głosy są, niektórych kibiców teraz, że ten, ja też sam trochę się zastanawiam, dlaczego trener nie próbuje pozmieniać z ustawieniem, ale widocznie wynika z tym, że zawodnicy nie predysponują do tego, aby grać w tym momencie innym ustawieniem, na przykład.
próbował tam coś pozmieniać, no ale ci z rezerwowi zawodnicy nie zdawali egzaminu też, nie? I nie ma czegoś takiego, żeby trenera wyrzucić. Trener pracuje spokojnie, zaczął budować w tym sezonie drużynę praktycznie. No, ja uważam, że my ten wynik mieliśmy trochę ponad stan na tą jesień i były oczekiwania, no ale u nas zawsze takie, że są oczekiwania. Część kibiców teraz jest wkurzonych, wiadomo, no bo wygląda to jak wygląda, ale ja podejrzewam, że w tych następnych meczach mamy szansę się odbić, jeśli zawodnicy podejdą z takim zaangażowaniem, jak powinni podchodzić w tej lidze, bo teraz mamy znowu te mecze z tymi teoretycznie słabszymi drużynami w lidze. Ja wiem, że drużyny też walczą tam jeszcze o swoje, ale teraz bodajże mamy Znicz na wyjeździe, Resowie u siebie, jedziemy chyba na Podbeskidzie i mamy chyba Zagłębie Sosnowiec u siebie. No, ale problem jest też tym takim, że jeżeli jakaś drużyna się ma przełamać, to się zawsze w tym sezonie przełamuje na GKS-ie tych, nie? No i tu jest pies pogrzebany. To tak humorystycznie. Ja może jeszcze tylko. Okej. Ja może jeszcze tylko, Artur, jeśli pozwolisz, w kwestii tego terminarza, bo rzeczywiście ten terminarz teraz jest dla GKS-u tych bardzo korzystny, bo to jest no, Znicz Pruszków na wyjeździe, Resowia u siebie, Podbeskidzie na wyjeździe i Zagłębie Sosnowiec u siebie. Natomiast patrząc na to i na wypowiedzi trenera Banasika, gdzie on też mówi, że no, te głowy w szatni są słowiowo mówiąc spuszczone i widać gdzieś tam ten dołek, no to w tych spotkaniach teoretycznie łatwiejszych też jest takie niebezpieczeństwo, że jak oni na przykład nie przywiozą 3 punktów z Pruszkowa, potem gdzieś tam już ten ciężar tego spotkania przy edukacji z Resowią będzie też na bardzo dużym ciśnieniu, więc tutaj no, pytanie, jak oni sobie poradzą też z tą presją, która wbrew pozorom w tych spotkaniach z teoretycznie słabszymi zespołami też będzie bardzo duża. Myślałem, że będzie jakaś riposta, ale widzę, że Elbek nie zamierza ripostować, więc najprawdopodobniej się z tobą zgadza. Mogę ripostować. No ja też tak sądzę, że kluczowy będzie teraz ten mecz w Pruszkowie. Jeżeli, że tak powiem, uda się, ale tu nie ma się udawać, tylko po prostu musimy tam zagrać tak, żeby ten mecz wygrać. Jeżeli ten mecz wygramy na tym wyjeździe, to podejrzewam, że chłopaki uwierzą w nowo to, że nie wypadną z tej szóstki. Jak nie przywieziemy stamtąd 3 punktów, to nie wiem, jak to dalej będzie wyglądać. Podejrzewam, że już będzie do końca sezonu degrengolada. Nie? Okej, więc zobaczymy po przyszłej kolejce, jak to będzie wyglądało i jak to będzie w kolejnych kolejkach, które no, zapowiadają się w sumie mimo wszystko ciekawie, bo ten dół też no, nie jest może aż tak wypłaszczony jak górna połówka tabeli, natomiast tam się też mogą różne rzeczy dziać, bo przecież jakaś seria któregoś z tych klubów może natknąć jeszcze jakimiś nadziejami i kto wie, jak się to będzie przedstawiało w spotkaniach chociażby takich z GKS-em tych, który gdzieś tam będzie próbował się oczywiście odbudować. Dobrze, z Tychów zmierzamy trochę bardziej na zachód, od Raopole Miedź Legnica, mecz no bezbramkowy, nie chcę powiedzieć, że bezbarwny, natomiast nie było to jakieś wybitne spotkanie, moim zdaniem z lekką przewagą Miedzi, natomiast Odra grała taki swój futbol wyrachowany. Ja powiem szczerze, że myślałem, że Odra po tym spotkaniu w Gdańsku będzie tak głodna bardziej tego sukcesu, jakim na pewno by było zwycięstwo i 3 punkty dopisane w tabeli. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, mecz zakończony wynikiem 0-0. I cóż, i to, o czym mówiliśmy od kilku tygodni, czy w Legnicy wytrzymają, czy w Legnicy nie wytrzymają. W Legnicy nie wytrzymali. Trener Radosław
Bella został dziś, nie dziś, został zwolniony z klubu. W jego miejsce do pierwszej ligi powraca po krótkiej w sumie przerwie trener Ireneusz Mamrot. I tutaj no jestem ciekawy, co myślicie o tym połączeniu, jeżeli chodzi o trenera Mamrota z Miedzią Legnica. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że te ostatnie przygody trenera Mamrota no to nie były jakieś długie byty w poszczególnych klubach, szczególnie ten ostatni pobyt w Górniku Łęczna, gdzie wydawało nam się, że kiedy objął z początkiem ubiegłego roku trener Mamrot Górnika, no mieliśmy takie różne zdania na ten temat, czy uciągnie, czy nie uciągnie, jak to będzie wyglądało. No ten Górnik gdzieś tam w pewnym momencie użyję kolokwializmu, zatrybił, natomiast no, trener popracował raptem pół roku, bo chyba w listopadzie, no to trochę więcej, no 9 miesięcy, bo w listopadzie, jak dobrze pamiętam, pożegnał się z Górnikiem. No i teraz czas na Miedź Legnicę. Na Miedź Legnica, która w opinii wielu z nas miała szybciutko wrócić do ekstraklasy. Na Miedź Legnicę, która jeżeli już nie z tych pierwszych dwóch miejsc, to w najgorszym wypadku w tych barażach. Natomiast no, te pierwsze dwa miejsca wydają się już, mimo tego, że tam jest w sumie 9 punktów, ale wydają się już być raczej nie do zdobycia przy tym, jaką formę reprezentują te ekipy, szczególnie Arki i Lechi, no ale też i Gieksa może, i Motor Lublin. Natomiast no, w barażach no, te szanse jeszcze są. To jest raptem 5 punktów straty. No, są te ekipy dwie, GKS-u Tychy, o którym przed chwilą długo mówiliśmy, i Wisły Kraków, o której jeszcze mówić będziemy. Jak myślicie, jak ta zmiana wpłynie na Miedź, jak to będzie, czy ta gra się zmieni? No ja myślę, że tutaj chyba to ustawienie, nad tym trzeba będzie popracować, o którym mówiliśmy już wielokrotnie. Tomaso, co o tym sądzisz? No wiesz co, rzeczywiście gdzieś tam spodziewaliśmy się tego. To jest taki ruch, który pokazuje, że właściciel Miedzi daje sygnał, że on o te baraże chce walczyć, bo też zastanawialiśmy się, czy to rzeczywiście będzie taki sezon przejściowy dla trenera Belli, że on może budować sobie ten skład, tą drużynę, ale gdzieś tam no, nie musi jeszcze atakować tego awansu. Ja myślę, że to jest taki jasny sygnał od właściciela, że on chce tych baraży i ma być ta walka o ekstraklasę. Trener Mamrot, na pewno jest to trener, który jest w stanie poukładać organizację gry drużyny. Takie jest moje zdanie i to gdzieś tam pokazał w Górniku Łęczna, bo ja przypomnę, że gdzieś tam na początku rundy, jeszcze końcówka września, trener Mamrot był wychwalany w Łęcznej i Górnik był chwalony za to, jak gra i jak prezentuje się w lidze. Natomiast no, rzeczywiście to grudniowe, początek grudnia chyba zwolnienie, no, było dość zaskakujące. No i te wyniki jasne były potem słabsze już, jeśli chodzi o Górnika. Ja myślę, że ciekawe połączenie i trener Mamrot może o te baraże z Miedzią powalczyć. Arek? No wydaje się, że ta analogia do zatrudnienia trenera Mamrota w Górniku Łęczna i teraz w Miedzi Legnica jest jak najbardziej trafiona i słuszna, bo myślę, że wbrew pozorom to są dość podobne drużyny, to znaczy o podobnym, nie chcę powiedzieć o podobnym może potencjale, ale podobnie zbudowane, gdzieś z taką sporą inklinacją właśnie do takiej gry uporządkowanej, mających piłkarzy do tego, żeby grać taką dość, chciałbym powiedzieć, taką taktyczną, taką poukładaną grę, że tam nie ma wirtuozów jakichś w futbolu,
Natomiast na pewno o dużych, dużych predyspozycjach do tego, żeby stanowić taki monolit, co w kontekście całej pierwszej ligi chyba powinno zdawać egzamin, bo no, umówmy się, to nie jest liga dla wirtuozerii futbolowej, natomiast jest to liga dla dużej solidności i wydaje się, że właśnie dlatego Mieć jest rozczarowaniem w tym sezonie, że ona tej solidności nie prezentuje. Znacie moje zdanie na temat trenera Beli, bo ja byłem już jesienią, zastanawiałem się, czy nie powinno tam dojść do zmian, jeśli chce się w Legnicy coś w tym sezonie osiągnąć, bo ten zespół w żaden sposób nie sygnalizował tego, że może poza pewnymi przebłyskami oczywiście, że on może coś w tej lidze jeszcze znaczyć. Więc tak czysto z boku patrząc i moja skromna opinia jest taka, że ten ruch jest mocno spóźniony, co nie znaczy, że już się nic z tym nie da zrobić. Trener Mamrot ku mojemu również zaskoczeniu w Łęcznej pokazał, że w krótkim terminie, w krótkim czasie potrafi drużynę przeobrazić i po prostu zacząć osiągać wyniki, bardzo grając tak w sposób wyrafinowany, gdzieś tam po jeden zerko, ciułając, ale zbierając jednak te punkty i na pewno jest tutaj w stanie też to zrobić, a gdy Mieć w barażach się znajdzie, to z jakiej pozycji by nie startowała, uważam, że nie będzie bez szans, bo samo wejście do tej strefy barażowej obecnie przez Miedź, to będzie sygnał tego, że ta Miedź jest już groźnym zespołem i potrafiła rzeczywiście swój poziom gry podnieść. No takie jest moje spostrzeżenie. Dzięki, Przemo. Ale mamy w tym momencie, bo już Arek mi po części odpowiedział na to pytanie, ale po części to my mamy tak 8 kolejek do końca. Nie ma, już jest po sezonie przygotowawczym. Ten termin teraz będzie, no też terminy meczów też będą takie napięte. Czy to nie jest ruch, aby trochę taki desperacki? No moim zdaniem to tak no, ma sens, ale czy to już... No nie wiem, tak jakoś do końca nagle budzimy się na 8 kolejek, gdzie ten terminarz też chyba Miedzi nie jest za łatwy. Czy to nie jest taki ruch desperacki trochę? Myślę, że niełatwe pytanie. Natomiast... A co oni mają do stracenia w tym momencie już? Do stracenia, tak jak mówisz, nic, ale... No nie wiem, czy to ma sens, to jest tak na zasadzie, że to mamcy brzydcy się chwyta chyba, no moim zdaniem, no. 8 kolejek, nie masz przygotowania, nie masz już tego czasu na przygotowanie fizyczne, na porobienie jakichś testów, na sprawdzenie, no tylko taktycznie. Ja myślę, że wbrew pozorom... Taktycznie w tej lidze możesz naprawdę bardzo dużo ugrać i tak jak mówiłem, właściciel Miedzi na pewno chce w tym sezonie jeszcze powalczyć, bo nie po to gdzieś tam budował tą kadrę i przed sezonem chwaliliśmy to, że te ruchy gdzieś tam były przemyślane, były dużo wcześniej, tak żeby sztabowi dać czas na pracę z tym zespołem, więc to wszystko było nastawione na to, żeby mimo wszystko w tym sezonie powalczyć o ten awans. Tutaj zgodzę się z Arkiem, że pytanie, czy ten moment nie został troszkę przespany. Natomiast ja jak najbardziej uważam, że no, to był taki ostatni moment, gdzie jeszcze tej walki o baraże można szukać. No tak, ja się z tobą tutaj zgodzę, ale no, ja uważam, że to 8 kolejek, no, nie wiem, żeby jeszcze było 10. Ewentualnie to było po 3 pierwszych meczach tej rundy, to oczywiście, ale też jak sami zauważyliście w tym roku, ten 2-3-2-4, ta liga pierwsza,
stała się no, bardzo silna. No, wiele drużyn, które były w Ekstraklasie. No i tutaj no, pierwsza dziesiątka to są naprawdę zespoły bardzo silne i wiem, że jeszcze dwa lata wcześniej ta liga wcale nie była tak wyrównana, jak jest teraz. Okej, okay, tak jak wspomniałem, myślę, że tutaj czas pokaże, czy ta zmiana była dobra, czy nie. Z drugiej strony też zupełnie na spokojnie rzecz ujmując, to tak jak mówił Arek, no chyba nie mają nic do stracenia, bo no właściwie raczej spadek im nie grozi, a nawet na pewno im spadek nie grozi, natomiast no być może ta nowa miotła coś zmieni na tyle, żeby gdzieś tam spróbować powalczyć o baraże najpierw, a potem w tych barażach o ewentualny awans, choć ja myślę, że te drużyny aktualnie powyżej Miedzi na dzisiaj prezentują dużo lepszy futbol niż drużyna z Legnicy. Okej, myślę, że możemy się przenieść szybciutko do Krakowa, Wisła Kraków, Motor Lublin. Ja przyznam, że widziałem tylko drugą połowę tego spotkania, natomiast dlatego też być może Tomaso byś mógł coś więcej powiedzieć, bo oczywiście nie da się nie powiedzieć o tej kontrowersji z początku meczu. Dużo różnych opinii na X-ie. Ja oglądałem to kilkunastokrotnie i myślę, że czy by była zachowana decyzja z boiska, czy też tak jak się stało, zmiana decyzji po interwencji VAR-u. Ja myślę, że akurat w tym wypadku no, sędzia się wybroni, bo te przepisy mamy, jakie mamy, narzekamy na to od dawna tutaj na naszej audycji i za wiele to jakby nie zmienia, a niestety no często psuje to obraz gry tak czy inaczej. Ja tylko krótko tą drugą połowę. Wydaje mi się, że Wisła po tym meczu pucharowym z Piastem, no widać było, że gdzieś tam ta energia, no nie chcę powiedzieć, że zbliżona do tego, co w Głogowie, natomiast nie było tej energii, takiej pasji jak w meczu z Piastem, natomiast Motor bezwzględnie wykorzystał przewagę tego jednego zawodnika i pewne zwycięstwo. Tomaso, jak ty widziałeś to spotkanie? Wiesz co, Artur, Adrian już długo czeka, więc może najpierw oddajmy głos Adrianowi. Okej. Okay. A, i Adrian. Potem. To cześć, witam wszystkich. No ja bym chciał zacząć od czegoś takiego, że życie kibica jest ciężkie i bardzo weryfikuje, bo sam się na tym łapię, że przed rundą myślałem, a pierwsza dwójka będzie dobrze, damy radę. Trzy kolejki temu myślałem, a pierwsza trójka nie będzie źle, dwa spotkania u nas. Jak wyjdziemy z taką pasą, jak wychodzimy w Pucharze Polski, będzie dobrze. A teraz jak patrzę na tabelę, to Wisła już z baraży wypadła. Teraz ma trzy kolejne mecze na wyjeździe, gdzie o punkty będzie bardzo, bardzo ciężko. A jeśli chodzi o te kolejne mecze w pierwszej lidze, no to przypomina takie stare, rozlatające się coraz bardziej sandały. I Wisła teraz tak z meczu na mecz to wygląda coraz gorzej, bez ładu, bez składu. Okej, tutaj można wcześniej powiedzieć usprawiedliwienia tego pucharu, bo tam naprawdę jak wściekłe psy wyszli z piano na gębie. I tu trzeba właśnie oddzielić Wisłę ligową, Wisłę pucharową, bo jednak no ja mimo wszystko tu nie krytykuję, bo dla mnie ten mecz może być łabędzi śpiech, jak Wisła jeszcze w tej lidze się zakopie, ale się cieszę, że będę mógł pojechać i zagrać mecz o coś. Raczej będzie w łeb, ale chociaż, że dali mi tą szansę, jak tu wielu kibiców mówi, że nie, mimo wszystko by oddali, to powiedzmy te dwa ostatnie mecze wygrać, a z pucharu oddać, ja mimo wszystko jednak jestem taki romantyk i się cieszę, że o coś zagramy, a jeśli chodzi właśnie o ligę, o ten mecz, ta sytuacja, denerwuje mnie coś takiego, że właśnie po tym meczu takie halo, coś do czerwona kartka czy żółta, kurczę, a co przeszkadzało Wiśle tydzień temu wygrać? Też dostali w łeb, nie było czerwonej kartki i też gonili, więc na kulawego zawsze, jak to mówią, zawsze albo
zawsze, no nieszczęśliwego, zawsze jakaś cegła spadnie i Wisła trochę to spotyka, że się szuka kurczę wymówek, tu sędzia, tu jakieś tam osłabienia, teraz i Goku kontuzja, tu i Rodado, a się nie patrzy, że to się naprawdę rozlatuje i to coraz gorzej wygląda. Sezon wchodzi w decydującą fazę, tak jak wcześniej tu ktoś powiedział, że ta liga jest kapitalnie mocna, no bo Obaraża zagra 8 tak naprawdę drużyn, choć i jeszcze tam te pozostałe też jakoś tam mogą się wmieszać, tylko że te pozostałe drużyny, co przeciwko Wiśle grają, no to okej, dla nich to jest mecz sezonu, ale czy w Głogowie, czy no, nawet w Motoru, kurczę, drużyny są bardziej ułożone, bardziej jakoś to mimo wszystko, że tam wielkich jakichś piłkarzy nie ma. Zobaczcie, w Motorze była zmiana trenera, okej, wypunktowali to Wisę. W pierwszej połowie Wisła, bo moim zdaniem zdecydowanie mimo wszystko lepsze, nie było widać, że grają w dziesiątkę. No w drugiej połowie no to już upadli się, choć uważam, że tu trochę frajerstwo Wisły, bo trzeba było naprawdę się nastawić w drugiej połowie na kontra i walczyć chociaż o ten głupi remis, a nie za wszelką cenę w dziesiątkę. Tu się chcieli pchać piłkę do przodu, no i na dwie kontry się nadziali, 3-1, no oczywiście Raton jak zwykle, no druga bramka to taki szczur, takie coś to trzeba wyłapać, trzecia, no to już nawet się nie wypowiadam, że Wisła właśnie za ambitnie podeszła do tej drugiej połowie, trzeba było mi wszystko kultatorstwo i tego właśnie nie rozumiem, że nawet w wywiadzie Szymon Sobczak powiedział, że no to jest taka liga, tak trzeba grać i to właśnie mnie denerwuje, piłkarze wiedzą, a czemu trenerzy mi tego przełożyć i jakoś to, no jakoś takim zagrać jakimś takim cwaniactwem, tak? I znowu są zabrane jakieś punkty. Ja co do tej decyzji, no to wiadomo, jak pierwszy raz jak w telewizji to zobaczyłem, to nawet nie wiedziałem, że na Warze coś takiego rozpatrują, ale mimo wszystko też bym się skłaniał bardziej, niech może być i ta nawet i czerwona kartka i tak dalej, ale no kurczę, zostało jeszcze cały mecz, zobaczcie, że przecież w tej kolejce Gieksa chyba grała w dziesiątkę, tak, i wygrała, no to więc można, więc to nie jest jakieś totalnie niemożliwe do wykonania, można to zrobić, ale Wisła naprawdę zaczyna coraz więcej rzeczy brakować, tu kontuzja jednego zawodnika kluczowego, tu drugiego i no i tak jak powiedziałem, no jak teraz już jak patrzę te daty, szóste miejsce, to chyba z pocałowaniem w ręki, bo teraz trzy mecze na wyjeździe będą bardzo, bardzo ciężkie i kurczę, się nie zdziwiłbym, jak wielka Wisła, co tu wszyscy media o niej mówią i tak dalej, i huczy i to się wszystko niesie, oprawy, nieoprawy i konflikty, może nawet w barażach nie być i nie byłbym zdziwiony, mimo że jestem kibicem, no to widzę, w jakim kierunku to zmierza i nie widać jakiegoś czegoś takiego tupnięcia, żeby to poszło do przodu. Przemów się zgłasza, to może jeszcze Przemów i potem ja. Adrian, ty w tej stronie wy byliście lepsi i oglądałem to, ja uważam, że w tej stronie to wy sobie nie radziliście, żebym się nie pomylił. Z prawą stroną, prawe skrzydło Motoru, to tam wam dobrze robiło wiatr i tam chyba był Alfaro i on sobie nie radził. Dopiero w drugiej, po stracie waszego zawodnika, gdzie no ta czerwona, tak jak już sam przyznajesz, była słuszna, dopiero wy tam grając w osłabieniu zaczęliście, Alfaro zaczął coś grać. Tak było według mnie. I wy w drugiej połowie bardziej lataliście, bardziej przeszkadzaliście, zaczęliście grać właśnie przeciwko Motorowi lepiej niż w pierwszej. Wiesz, bardziej mi się podoba, bardziej zmierzam do tego, że jednak, kurczę, ja już myślałem, że po tej szóstej karce, po tej karce w szóstej minucie i po tej pierwszej bramce to już Wisła się nie podniesie. Może za bardzo ta euforia, mimo wszystko, że wyrównali jeszcze przed przerwą, to dało, że jakiś sygnał, że ten mecz nie jest skończony, bo wszyscy wiemy, że Wisła jak dostaje czerwoną kartkę, chyba 4 mecze były w tym sezonie i zazwyczaj już było w łeb i się nawet nie podnosili, nawet bramki nie zdążyli strzelić, więc może dlatego, ale jeszcze jakaś tam chyba sytuacja główkowa była w 42 minucie, już nie pamiętam i to moim zdaniem była chyba setka, więc nie byłbym zdziwiony, jakby w tej pierwszej połowie w ogóle na prowadzenie nie wyszło. Alfaro, no to jeśli chodzi o Alfaro, no to mimo wszystko ja uważam, że no jakoś tam zwyżkę formy ma, dużo kibiców narzekało, ale to w pucharze bramka, w tym meczu też tak nie najgorzej, więc coś tam zaczyna w miarę pokazać, ale tak, no Wisła jest chaotyczna, no tu się z tobą zgodzę, no Wisła jest chaotyczna, jest mimo wszystko jeszcze nieułożona, jak taka przyjedzie właśnie drużyna, czy nawet z dołu tabeli, czy średnia, już nie mówię z czołówki, no to każdy i odsłaniactwem ogrywa, no bo to mimo wszystko jeszcze jest dalej plac budowy, dalej wyrwa, jak tu powtarzam na tym pokoju praktycznie tydzień w tydzień. Tu mało kiedy jest drużyna, to zazwyczaj są jakieś indywidualności. Teraz te indywidualności mają kontuzje i odpadają i jest coraz gorzej, tak, no to się z tym zgadzam. Mówię, no ja miałem te poczucie w tej pierwszej połowie, że było bardzo dobrze i pod tym kątem, że kurczę,
po tej czerwonej karce potrafili jeszcze jakoś tam dotrzymać tego, ale z drugiej strony Motor, no to drugie powiedziałeś, super nic, są super sytuacji, nie miał, kunktatorstwo, tak, ja żałuję tego właśnie meczu, już nie tej kartki, ale ja miałem nadzieję, tak jak trochę z Rakowem się dzieje, takie mikro, nie, odszedł ten trener główny i było gorzej, myślałem, że ten Motor, kurczę, odszedł fejo, że też tam będzie w tym klubie coraz gorzej, równia puchyła, tu nic takiego się nie dzieje i myślałem, że można to wykorzystać, no niestety, kolejnym razem się pomyliłem. Ja może co do tej czerwonej kartki, bo o to Artur pytałeś również na początku. Adrian, no inaczej gra się spotkanie, gdy ta czerwona kartka jest tam w drugiej połowie, około 70 czy 80 minuty, no a inaczej mimo wszystko, kiedy tą czerwoną kartkę zawodnik zarabia w czwartej czy piątej minucie, no i zespół musi praktycznie całe spotkanie grać w tym osłabieniu, zwłaszcza z takim zespołem jak Motor, który no przyjechał z konkretnym nastawieniem, miał konkretny cel, czyli wywiezienie mimo wszystko tych trzech punktów z Krakowa. Natomiast sama sytuacja, Artur, ja czytałem dwie opinie dwóch byłych sędziów, one były odmienne. Jeden był za tym, że rzeczywiście nie powinno być czerwonej kartki, druga, że jak najbardziej się należała. Kilka razy oglądałem tą sytuację i ja myślę, że sędzia tutaj spokojnie się wybroni z podyktowania tej kartki. Wiadomo, prezes Wisły potem wrzucał ten post o wytycznych, o tym szkoleniu, jakie było, co było pokazywane. Natomiast no, jak sami wiemy, takich czerwonych kartek czy decyzji VAR-ów tej lidze było, one są i będą i dotykają praktycznie każdego zespołu, więc gdzieś tam nie stawiałbym tego teraz na ostrzu noża, że no Wisła została w jakiś tam sposób specjalnie pokrzywdzona, skrzywdzona. Tak jak Adrian bardzo rozsądnie wspomina, no ta liga ma 34 kolejki. I jedno spotkanie nie przesądza o tym, że ty nie znajdziesz się w miejscu barażowym, czy nie awansujesz. Więc nie sprowadzałbym tego do jednej sytuacji i jednej decyzji sędziego, która jasne, że ta decyzja miała wpływ na przebieg tego spotkania. Tak jak wspominam, praktycznie cały mecz Biała Gwiazda grała w dziesiątkę. To, na co zwróciłbym uwagę, że od początku gdzieś tam no te boki obrony nie funkcjonowały najlepiej. Szot tam też grał z żółtą kartką. Tutaj bardzo dobra decyzja sztabu szkoleniowego o zmianie, no bo on tak naprawdę grając dalej spokojnie mógłby obejrzeć jeszcze drugą żółtą kartkę, więc jak dla mnie po długiej analizie tutaj przychyliłbym się do decyzji sędziego. Ale to ma to jeszcze więcej, tu może sędzia, ta pierwsza kartka kłopotliwa, ale tam przed właśnie zmianą 2-3 minuty szot tam za koszulkę ktoś pociągnął i już miał żółtą kartkę i naprawdę tutaj sędzia jednak tu ktoś narzeka, ale z drugiej strony ja bym się nie dziwił, jakby druga mogła być, bo takie faule to był faul taktyczny kontra Motoru szła i tak naprawdę sędzia już moim zdaniem tutaj akurat na korzyść, oczywiście tego się nie mówi, ale taka prawda na korzyść Wisły zasędziował, bo to była ewidentna druga żółta kartka i byśmy już grali w dziewiątkę, więc tutaj trener dobrze zrobił, na tych trzech obrońców przeszedł, no bo szot to był taki zapalnik i tu akurat się upiekło, o tym akurat się nie mówi. Tu masz rację, pełna zgoda. Ja myślę, że ta sytuacja ostatecznie przesądziła o tym, że on został zmieniony. Tutaj pełna zgoda, Adrian. Arek? No dokładnie, uprzedziliście mnie trochę. Właśnie też chciałem o tej sytuacji z szotem powiedzieć, że tak naprawdę to wyszło tak naprawdę na remis, jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony decyzją arbitra o czerwonej kartce dla Jarocha, no to tutaj z pewnością może mówić o tym, że no los się do nich uśmiechnął paradoksalnie, że nie dostał szot drugiej żółtej kartki, a powinien. Więc tak na to patrzę. Wracając jeszcze do sytuacji z Jarochem, no to ja też jeszcze oceniam sytuację w ten sposób, że no to było wejście w staw skokowy, gdzie
naprawdę ten piłkarz motoru mógł doznać kontuzji, opuścić boisko i wtedy no, żółta kartka dla Jarocha, który mógłby kontynuować grę, a gość z motoru musiałby boisko opuścić. Oczywiście to jest już gdybanie takie totalne, ale takie ryzyko istniało, także no, faktycznie sędzia się z tej decyzji absolutnie może obronić i się broni, także ja się też dziwię prezesowi Królewskiemu, że próbuje, nie wiem, kreować wizerunek Wisły jako klubu, nie wiem, to celowo krzywdzonego przez arbitrów, naprawdę próbuje takiej opinię gdzieś próbować zasiać i nie wiem, chyba wywrzeć presję na... Straciliśmy się. Znowu nie dopilnowałeś. Przepraszam, już jestem. Tak. Nie wiem, próbuję wywrzeć prezes Królewski taką presję, nie wiem, na arbitrach w kolejnych meczach, żeby się dwa razy zastanowili, zanim piłkarzowi Wisły tą czerwoną kartkę pokażą, bo no nie wiem, dziwne to trochę, że prezes klubu się tak uzewnętrznia publicznie i takie żale wylewa w internecie. Myślę, że to jest zupełnie niepotrzebnie. Wisła ma jeszcze inne problemy. Myślę, że nie będziemy tutaj chyba o nich mówić, związanych z oprawą wokół tego meczu i tego całego klimatu dotyczącego wpuszczenia kibiców Wisły na finał Pucharu Polski. Ja bym się jeszcze skupił na tym, że Wisła może mieć problem w kolejnych meczach, nie tylko ze względu na swoją niską formę, ale ona w tym meczu straciła de facto czterech graczy, tak? Bo wypadł Jarok za czerwoną kartkę, wypadł Szot za czwartą żółtą, wypadł Alfaro, wypadł Goku z kontuzją i tutaj no, może być już tak, że właściwie do końca sezonu gościa nie będzie. No, chociaż Goku akurat przez kibiców Wisły wiem, że jest mocno krytykowany, więc nie wiadomo, czy to jest jakieś wielkie osłabienie, ale myślę, że jednak opcję trener traci. Więc to są poważne problemy Wisły już na kolejny mecz, a przecież oni zdaje się grają z Wisłą Płock i to na pewno nie będzie dla niej łatwe w tej sytuacji spotkanie, gdzie no, Wisła Płock ma prawo czuć się troszeczkę lepiej, jest zbudowana swoim zwycięstwem w tej chwili w ostatnim meczu, więc to nie będzie łatwa przeprawa i żeby tu się zaraz nie okazało, że Wisła Kraków w decydującej fazie sezonu przegrywa trzeci mecz z rzędu, a tak może się wydarzyć. No i generalnie jeszcze słowo o trenerze Rudę, bo jego sukcesy z Wisłą w Pucharze Polski no, znamionują, że ten trener no, radzi sobie z tymi zespołami ekstraklasowymi, umie nastawić zespół i taktycznie i mentalnie do rywalizacji z tymi zespołami, a ta pierwsza liga, to jest to, co mówiłem przed rozpoczęciem rundy wiosennej, no chyba ta specyficzna nasza pierwsza liga go ewidentnie przerasta, bo abstrahując od tego konkretnego meczu, ale faktycznie no, Wisła ma regularnie coraz większe problemy w każdym kolejnym spotkaniu i chyba tu jest jakiś problem, że ten trener po prostu się na tej lidze, jak nie on pierwszy zresztą, przejechał. Takie jest moje zdanie. Elbych, zgłaszałeś się wcześniej. Chcesz jeszcze coś dodać? No ja tylko chciałem dodać, że Szot to na pewno by wyleciał, gdyby Wisła grała w 11 i podejrzewam, że sędzia nie zrobił tylko dlatego, że sędzia tylko dlatego nie pokazał mu tej drugiej żółtej, że grali już w 10, nie? Bo tam była ewidentna druga żółta kartka. Natomiast wspomnieliście tutaj jeszcze o motorze. No oni mieli taką chwilę przestoju, kiedy stracili tą bramkę. Wisła zremisowała wynik tego spotkania 1-1, natomiast potem rzeczywiście no, systematycznie ta przewaga rosła. No, te skrzydła, zwłaszcza Michał Król, funkcjonowały bardzo dobrze. Michał Król chyba, no myślę spokojnie możemy powiedzieć, że był zawodnikiem tego spotkania.
Co jeszcze o motorze? Czy to będzie taki przełomowy mecz dla trenera Stolarskiego i dla jego motoru, który gdzieś tam ponownie napompuje ten zespół i teraz te kolejne mecze będą już łatwiejsze? Przypomnijmy, że kolejne spotkanie to jest Arka. Ja powiem tak, ciężko wyczuć, dlatego że ten mecz z Tychami, który gdzieś tam ja osobiście uważałem, że no nie został wygrany, bo przecież go nie przegrali, ale nie został wygrany przez to, co się wydarzyło w przerwie w szatni. Znaczy, to jest oczywiście moja ocena, kwestia tej gry motoru w pierwszej połowie i tego wyjścia na drugą połowę, gdzieś tam oddania Tyszanom pola do grania. O tyle tutaj ten motor, no co by nie mówić, bo oczywiście grał w przewadze od praktycznie początku meczu, natomiast nie grał z jakąś, nie wiem, ekipą z czwartej ligi, tylko grał z Wisłą, a jednak potrafił tą grę właśnie w przewadze jednego zawodnika dobrze wykorzystać. Więc jestem ciekawy bardzo tego spotkania z Arką, które będzie w kolejnej kolejce. Areczku, ja widzę twoją łapkę, natomiast chciałbym jeszcze dodać to, co tutaj było mówione, bo wspomnieliście o prezesie Królewskim. Ja powiem tak. Mnie się wydaje, że to się zaczyna już robić nerwówka, bo chyba tajemnicą Poliszynela jest to, że Wisła postawiła wszystko na jedną kartę, również pod względem finansowym. I ten brak awansu, może spowodować, że pojawi się tutaj problem spory z pieniędzmi, co tu dużo mówić. I być może tutaj gdzieś tam te nerwy puszczają, jakieś te dziwne zabawy właśnie gdzieś w pokazywania, bo tu gdzieś tam coś tam, a tu w tym meczu to było tak, w drugim meczu było tak. Ja pod naszym pokojem, pod naszą audycją wrzuciłem taką stopklatkę, nienawidzę tak naprawdę tych stopklatek, dlatego nie chciałem tego komentować. Natomiast było mówione, i tak to z gry wyglądało, że to zawodnik Wisły był jakby pierwszy przy piłce, ale jak się zrobi tą stopklatkę, to zaczynałem się mocno zastanawiać, czy aby na pewno. To kolejna rzecz. Natomiast słuchajcie, no tak jak mówił Arek, nie będziemy omawiać kwestii tej kibicowskiej, bo już było o tym wiele. Natomiast myślę, że nic tutaj nie wymyślimy mądrego i sensownego i po prostu uważam, że szkoda czasu zostało od tego spotkania i od tej oprawy napisane już tyle artykułów, że każdy mógł sobie zdanie wyrobić przed chwilą, natomiast pokazał się wpis Szymona Sobczaka i to też pokazuje chyba, jaki jest nastrój w ekipie Białej Gwiazdy. Szymon pisze: to jak wiele osób czeka na naszą porażkę na każdej płaszczyźnie, niezależnie od okoliczności, tylko pokazuje, jak wielką siłę ma ten klub. No, zobaczymy, czy ma wielką siłę, natomiast no, chyba gdzieś to tak jednak się zaczyna tam robić troszeczkę gorąco. Arek, a potem Adrian, bardzo bym prosił w miarę treściwie, bo myślę, że pora przejść do dalszych spotkań i będziemy pomału przejść do typowania. Odpowiedzi na Tomaso pytania, czy to był mecz przełomowy dla motoru. Nie wiem, bo to trudno, znaczy myślę, że taki to jest mecz z Arką w tym momencie i on da wiele odpowiedzi. Teoretycznie zwycięstwo dla motoru z Arką to jest złapanie bezpośredniego kontaktu z miejscami 1-2. Więc złapanie tego dystansu, myślę, że to może być dla motoru kluczowe i takim absolutnym impulsem do tego, żeby w tej końcówce rozgrywek powalczyć jeszcze o ten bezpośredni, o ten bezpośredni awans. A porażka z kolei z Arką może spowodować, że już marzenia o tym bezpośrednim awansie trzeba będzie odłożyć, więc chociażby ze względu na układ, który może się wytworzyć po spotkaniu piątkowym, powoduje, że chyba jednak ranga tego meczu
Oczywiście bez zwycięstwa z Wisłą by tego nie było, to też trzeba zaznaczyć, ale myślę, że aktualnie w tym momencie układ tabeli dla samego motoru może być bardzo, bardzo istotny właśnie w kontekście samego meczu z Arką. I jeszcze jedno słowo, Ceglarz. Co to jest za chłopak w tym motorze? Jaka to jest istotna postać dla tej drużyny? Myślę, że bez tego chłopaka ani zwycięstwa z Wisłą, ani pewnie kilku innych meczów i wygranych wcześniej motoru by nie było. Naprawdę z przyjemnością się patrzy na tego zawodnika, jak duży wpływ on ma na postawę Lublinian. Adrian? No ja bym chciał dodać, że właśnie te wojenki Królewskiego, że przecież po półfinale było, że no kibice Wisły nie pojadą, nie będą wpuszczeni, no to mówię, to jest odwracanie kota ogonem tego, co jest istotne. Jest, tak jak powiedziałaś, jest ta nerwówka, tylko ja sobie myślę tak, nawet jakby Wiśle okroić te długi w przyszłym sezonie, nawet ten budżet o 50%, 60%, uważam mimo wszystko, że w tej pierwszej lidze się nie liczy się kasa, tylko się liczy pomysł, jest to wiele biedniejszych tak naprawdę klubów, ale są zawodnicy, wyrobnicy, jest to w miarę poukładane, a Królewski sam widzi, że mu to się nie spina, że ciągle ten budżet jest przez kibiców, przez niego tam dosypywany, ciągle to się nie, to wszystko jest przepłacone, tu nie ma pomysłu, bo tak naprawdę samym pomysłem można by było jakoś awansować i mi się wydaje, że tu trochę tyłek się pali, że ciągle dokłada, ciągle kibiców prosi, ciągle jakieś tam pożyczki, nie wiadomo co, ciągle się winduje to wszystko do góry, a to się nie składa i to jest coraz większe długi, tego się boi, że on sobie z mniejszym długiem, bo nie ma pomysłu, nie ma czutki, po prostu nie umie zarządzać i on wie, że z mniejszym budżetem sobie nie poradzi, choć ja mówię, twierdzę, że jakby przyszli w miarę kompetentni ludzie, nawet z mniejszym budżetem, to naprawdę kilku fajnych zawodników Wisły by się wzięło, może nie takie nazwiska, może nie tak przepłacenie, ale tacy, którzy by walczyli, uważam, że naprawdę, bo to dużo ludzi już dramatyzuje, że może być w przyszłym sezonie koniec Wisły. Nie, ja uważam, że jak się zredukuje ten budżet i kogoś się weźmie, kto to w miarę ogarnia i tak jak wszyscy mówiliśmy jeszcze przed sezonem, tą ligę zna i tak dalej, zjadł zęby, to uważam, że z tą Wisłą jeszcze nie może być tak źle, ale z Królewskim, jak Królewski zostanie z tym sposobem, właśnie tą arogancją odwracania kota ogonem i pompowania sztucznymi pieniędzmi, to naprawdę nie będzie dobrze i się boję, że ten 2 maj to może być łabędzi ostatni śpiech Wisły, tak naprawdę przed wielką przepaścią i tu widzę, że jest ta właśnie ta panika, bo to towarzystwo wie, że jak im jeszcze kasy zabiorą, to już naprawdę sobie nie poradzi. Okej, Bartosz, ty miałeś jakiś problem chyba z połączeniem, ale widzę, że jesteś jako mówca, więc nie wiem, czy chciałeś coś dodać do tego spotkania? Ja tak na szybko z perspektywy kibica motoru, bo tam ktoś mówił o wpływie Piotra Ceglarza na grę i tak dalej. Ja wam gwarantuję, że już w tym momencie jest znany MVP sezonu i to jest Michał Król. MVP sezonu jakby z motoru, najlepszy piłkarz motoru sezonu. Tam ktoś powiedział, że myślał, że jak nie będzie trenera Fejo, to się troszkę posypie. Okej, to są dopiero 2 mecze oczywiście trenera Stolarskiego, natomiast może nie wszyscy wiedzą, że jak trener Fejo jeździł na kursy UEFA Pro, to drużynę do meczów przygotowywał trener Stolarski. No i teraz taka ciekawostka, że z Tychami i Wisłą, z GKS-em Tychy i z Wisłą Kraków trener Fejo zrobił 6 punktów, a trener Stolarski zrobił 4. I na koniec jeszcze a propos meczu z Arką, ja nie kojarzę lewego obrońcy Arki jako demona szybkości, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No i wydaje mi się, no i nie ukrywam, że mam nadzieję, że to może być taki sam wiatraszek jak w przypadku Szota, jak się do niego dorwie Michał Król. Dziękuję. Gojny tam na lewej obronie. Nie, to ja nazwisko znam, tylko nie kojarzę. Nazwisko znam, tylko nie kojarzę go jako demona szybkości. No, w porównaniu do Michała Króla. Okej. Przemo. Ja mam jeszcze pytanie do Adriana. Ile jest prawdy w tym, bo chodziły pogłoski, że Cupiał ma wrócić do Wisły Kraków, a jak pamiętamy, w erze Cupiała wy byliście no potęgą taką piłkarską. To tak naprawdę te pogłoski się zaczęły od Radosława Majdana, że gdzieś tam w jakimś wywiadzie udzielił, że jakiś tam ma słuchy, że Cupiał ma wrócić i później Królewski to też tak wymownie, bo ten półfinał jak był, no to w swojej loży
prezydencki, był cupią tam z całą świtą, świętowali się, cieszył i sam Królewski tak wymienił, że no ja jestem szalony, cupią jest szalony, może kiedyś wróci. No ja uważam, że nie ma żadnych szans, bo okej, on teraz jest tam chyba czwartym czy piątym Polakiem najbogatszym w Polsce, ale to telefoniku chyba rządzą z tego, co tam się orientuje i jego rodzina, jego dzieci. A Cupiał odszedł, więc Cupiał to już to trochę jest tam na emeryturze, to no to finansowanie, no to nie byłoby Cupiała to od dzieci, a dzieci z tego co wiem, no to raczej by nie chciały do tego znowu Bagienka wejść, więc jak zwykle to jest plotka, ale wiadomo, no taki Majdan sobie coś powie, coś rzuci, już wszystkie media, no Wisła jest takim przyklętym klubem, że naprawdę, co my byśmy teraz nie zrobili, czy dobrze, czy źle, no to codziennie na pierwszych stronach jest Wisła, więc ja uważam, że to absolutnie nie ma żadnego takiej opcji, bo przede wszystkim Cupiał tym biznesem, co teraz rządzi, no to on tym nie kieruje, to nie są jego pieniądze. Nie, no pytałem właśnie z czystej ciekawości, bo jak wiadomo, no w tej erze Cupiała, no to naprawdę byliście no jedną z takich, można was nazwać śmiało, potęg piłkarskich za tamtych czasów. Tak, to się weszło z tym, że właśnie no byliśmy, no było, ja już trochę tego odcinam, się było, ale no to się zeszło z tym, że właśnie Cupiał raz, że tych trenerów zmieniał, ta Liga Mistrzów im nie wychodziła, był coraz bardziej na nie, no i on wtedy właśnie strasznie wtedy kłopoty finansowe wpadł, że tak naprawdę tej Wisły nie miał już czego dokładać, bo uważam, że jakby miał nawet ten budżet, co teraz i on dalej rządził, to by jeszcze było dobrze, ale on wtedy postawił mimo wszystko no, na swój biznes. No nie ma co się dziwić, jednak wszyscy pracujemy, wszyscy mamy jakieś tam zobowiązania i to jest najważniejsza piłka, to było dla niego drogie hobby i tu się posypało tak naprawdę, tu Wisła padła, bo Cupiał przestał już tutaj odkręcać ten kranik. Okej, dzięki bardzo. Kończymy temat meczu Wisły z Motorem. Czekaj, tak? Artur, chwileczkę. Jeszcze korzystając z obecności Bartosza, mam dwa pytania. Bartosz, wiesz, co się dzieje z Kamińskim? I moje drugie pytanie, wspomniałeś tutaj o Michale Królu, natomiast chciałem cię zapytać ogólnie, jakiego spotkania spodziewasz się w przypadku tego meczu Motor Arka? Spodziewam się, że jest prawda w tym, co mówi trener Stolarski i jego filozofia jest taka, że Motor nigdy nie będzie czekał na rywala, także to nie będzie tak, że Motor odda Arce piłkę i niech się Arka martwi, a my skontrujemy. Spodziewam się, tym bardziej grając u siebie, że Motor będzie prowadził grę, tym bardziej, że zobaczcie, okej, czerwona kartka była w 6 minucie, ale nie wiem, czy kojarzycie wszyscy, co oglądaliście od pierwszej minuty, to że do 6 minuty to piłka częściej była jednak pod polem karnym Wisły. Tam Motor ze 2-3 akcje właśnie dzięki Michałowi zrobił. Więc to nie było tak, że Motor pojechał do Krakowa się bronić. No i taka jest filozofia. Mi się wydaje nawet, że trener Stolarski jest jeszcze bardziej skłonny do ryzyka niż trener Fejo, dla którego jednak przede wszystkim gra w obronie musiała być na CITO, a z przodu zawsze coś wpadnie. A trener Stolarski sprawia wrażenie i o tym mówi, że to jest człowiek, który chce prowadzić grę. No i takiego meczu się spodziewam, tym bardziej, że spodziewam się też dużej liczby kibiców, czyli pięciocyfrowa kwota. Co do Kamińskiego, no Kamiński po prostu nie pokazuje tego, co pokazywał w drugiej lidze w GKS-ie Jastrzębie. Okej, on strzelił zwycięską bramkę w 90 minucie z Brookbetem, natomiast no po prostu przegrywa rywalizację, z Michałem Królem, z Piotrem Ceglarzem, który teraz gra na skrzydle, z Mariuszem Rybickim, no i jak po kontuzji wróci Jacques Ndiaye, no bo wszyscy liczymy na to, że jeszcze w tym sezonie wróci, mówi się o 2 tygodniach jeszcze przerwy, to w ogóle podejrzewam, że wtedy Piotrek Ceglarz przejdzie do środka zamiast Wełniaka, a NDAA i Król będą na skrzydłach. Także no, Kamiński po prostu liczyć na pecha swoich kolegów i uzbroić się w cierpliwość. Dzięki, Artur. Dobrze, to teraz już chyba definitywnie zamykamy temat tego spotkania, temat Wisły Kraków. Śmigamy szybciutko do Rzeszowa. Stal podejmowała z Niż Pruszków. Ja muszę przyznać tutaj, że chyba trafiłem z oceną tego spotkania w 100%. Stal podbudowana tym wygraną
tą wygraną w Płocku, tak jak myślałem, poradziła sobie, a można powiedzieć w sumie, że bez większych problemów ze Zniszczem Pruszków. 2-0 po bramkach Diaza i Adriana Bukowskiego. Właściwy wynik rozstrzygnięty już do przerwy. Znicz miał jeszcze w drugiej połowie rzut karny obroniony przez bramkarza Stali. Ja nie wiem, czy mam jakby wiele do powiedzenia o tym spotkaniu, bo tak jak wspomniałem, było ono dokładnie takie, jak sobie wyobrażałem. Czyli nie powiem, że nudny mecz, bo bym też skłamał, natomiast no, pewna gra Stali zneutralizowane te największe zagrożenia ze strony Znicza. Znicz, mam wrażenie, że gdzieś złapał zadyszkę. Było to już widać w tych derbach z Polonią, no i jakby to powtórzyło się teraz w Rzeszowie. I dla Stali to bardzo ważne 3 punkty w kontekście tego, że obie ekipy gdzieś tam, szczególnie Stal, ale i Znicz, też muszą się mocno zacząć oglądać za siebie, bo ta rywalizacja o utrzymanie może ich wciągnąć i to mocno. Co sądzicie o tym spotkaniu, jakie wrażenia i co sądzicie o tym wyniku? No właściwie powiedziałeś już sporo i właściwie wszystko o tym meczu. Znaczy, na pewno nie był to słaby mecz w wykonaniu Znicza, natomiast Znicz rzeczywiście ma duże problemy z dochodzeniem do samej finalizacji, z oddawaniem strzału. Gdzieś tam liczyliśmy przed tą rundą, że Stancik będzie tym napastnikiem, którego brakuje w Zniczu. Natomiast no, póki co no zawodzi, więc tutaj jeszcze ciekawe jest to, co trener Misiura powiedział na konferencji prasowej. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę i na ten jego apel i prośbę do agentów piłkarzy, żeby nie wywierali presji na zawodnikach, że sezon się kończy i przydałyby się jakieś liczby indywidualne, no bo wiadomo, sezon się kończy, będzie trzeba szukać kontraktów czy nowego miejsca, no dość taki wymowny apel. No i patrząc na przykład na zachowanie Stancika, gdy w tej jednej akcji mógł podawać do lepiej ustawionego kolegi z zespołu, Stancik jest wprawdzie wypożyczony, no ale tutaj gdzieś tam ten apel wpisuje się w to zachowanie piłkarza Znicza. Natomiast tak jak powiedziałeś, Artur, no zasłużone dwa punkty Stali, dwa gole i 3 punkty Stali Rzeszów. No tak, ja nie przyznam, że nie udało mi się jeszcze dotrzeć do tej konferencji prasowej, w sensie, że nie widziałem, ale to dość ciekawe, bo nie mówi się o tym, o takich sytuacjach na co dzień, a jak widać, mają one duże, mogą mieć duże znaczenie dla poszczególnych drużyn, jako zespołów, tak? Już nie mówię o indywidualnych sprawach, bo to właśnie te indywidualne sprawy postawione ponad drużynę mogą powodować no problemy dla poszczególnych zespołów. No dobrze, Stal mamy omówioną. Dzisiejsze spotkanie, które zamykało kolejkę w Warszawie, Polonia podejmowała Resowie. Bardzo dziwny mecz. Mecz, który nie był wcale jakimś słabym spotkaniem. Pierwsze 15 minut to dość dobra gra Polonii. Wydawało się, że zamknie tutaj Resowie na dłużej na ich połówce i że kwestią czasu będzie gol dla gospodarzy, natomiast po tym kwadransie role się zupełnie odmieniły i moim zdaniem to Resowia powinna prowadzić do przerwy w Warszawie z Polonią. Pierwsza połowa dzięki między innymi pomocy obramowania bramki zakończyła się
remisem 0-0, ale tak jak mówię, to Resowia miała groźniejsze sytuacje. Druga połowa dość wyrównana, ja myślę, że jedna i druga ekipa, mimo że gdzieś tam zachowywały bezpieczeństwo w tyłach, dążyły drużyny do zdobycia tej jednej bramki. I znowu była to taka gra troszeczkę falowana z obu stron, bo raz to rzeszowianie dochodzili do głosu, później swoje pokazywała Polonia i wreszcie 80. minuta spotkania po jednej z naprawdę z ładniejszych akcji Polonii. Bartosz Biedrzycki strzela bramkę na 1-0, jak się okazuje bramkę zwycięską, chociaż Resowia walczyła do samego końca o wyrównanie. No cóż, myślę, że taką ważną informacją dla kibiców Polonii jest to, że wydaje się, że Polonia mogła na dłużej stracić dwóch zawodników, którzy no jakby wiodą prym, którzy są ważni dla tej ekipy, czyli kontuzja Michalskiego prawdopodobnie, no i pewnie kontuzja Grudzińskiego, i myślę, że chyba nawet bardziej ta druga kontuzja może martwić. Zobaczymy, bo nie mamy jeszcze żadnych komunikatów w tej sprawie, chyba jest jeszcze na pewno jest jeszcze za wcześnie. No i taka ciekawostka właśnie z konferencji prasowej, że już mówiliśmy o konferencjach prasowych przed chwilą. Trener Resowi powiedział, że no jakby właściwie to bardzo ciekawą analizę zrobił tego spotkania w Warszawie i zakończył ją stwierdzeniem, że Resowia utrzyma się w ostatniej kolejce. Nie wiem, co o tym sądzicie, bo być może się utrzyma w ostatniej kolejce, być może utrzyma się wcześniej, a być może się Resowia nie utrzyma. Słucham. No powiem ci, że ciekawe stwierdzenie trenera Ulatowskiego. Natomiast ja mam trochę inne odczucie, jeśli chodzi o drugą połowę tego spotkania, ponieważ mi się wydawało, że Polonia była konkretniejsza w tej drugiej połowie. Bardziej pokazali to, że zależy im na tych trzech punktach. Tam przed tym strzelonym golem przez Biedrzyckiego była podobna akcja z wrzutką gdzieś tam za plecy obrońców Resowi. To było chyba w 75 minucie, gdzie Kobusiński oddawał strzał. On nie zakończył się powodzeniem, ale to był taki mocny sygnał ostrzegawczy dla defensywy Resowi. Ja mam takie wrażenie, że defensorzy Resowi im dalej w mecz, tym prezentowali się gorzej i zostawiali więcej miejsca zawodnikom czarnych koszul. No w efekcie ta bardzo ładna bramka, nomen omen dwóch rezerwowych, bo tam Kowalski, Haberek wszedł, no i Biedrzycki również wchodził z ławki, czyli trener Smalec trafił ze zmianami. Tam jeszcze Artur Grudniewski, Michał Grudniewski z tą kontuzją. No ciekawe rzeczywiście, bo to jest podpora defensywy Polonii, która jak wiemy ma również swoje niemałe problemy. Ciekawostka to było, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, to było pierwsze zwycięstwo Polonii od 27 października i tej ich wygranej w Katowicach z Gieksą. No nie macie co poprawić, bo tak to właśnie wygląda. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać dalej, bo to są akurat te spotkania właśnie tych zespołów, które gdzieś tam bezpośrednio ze sobą rywalizują, właśnie tu w tym przypadku o utrzymanie w pierwszej lidze i te punkty, czy to było zwycięstwo od października, czy było od lutego, to te punkty liczą się
można powiedzieć, podwójnie w tej bezpośredniej rywalizacji. No a teraz czarne koszule jadą pod Klimczuk i też takie bezpośrednie starcie z pod Beskidziem. Jeśli oni wygrają z pod Beskidziem, no to myślę, że będziemy mogli mówić, że złapią solidny taki oddech. No i ta nadzieja na utrzymanie w Warszawie znowu odżyje na dobre. Tak, tak. To będzie cholernie ważne i ciekawe, mam nadzieję, spotkanie. Bo jeżeli tutaj pod Beskidzie, tutaj pod Beskidzie to jest jedyna jeszcze jakaś szansa dla górali, że zdobycie tych trzech punktów na czarnych koszulach, gdzie będą mogli przez moment wręcz złapać oddech. Natomiast tak jak mówiłem, Arka nie było wtedy tutaj na początku, że no, sprawdza się ten czarny scenariusz z Bielska Białej i myślę, że to wszystko będzie mało. W tej najbliższej kolejce pod Beskidzie, a potem czarne koszule mają u siebie Zagłębie. Więc no bardzo, bardzo ważne dwie kolejki dla nich. Arek? Dla wszystkich trzech. No tak, ale słusznie, dokładnie. Ale zgodzimy się, że to zwycięstwo jednak trochę ratuje jeszcze emocje, bo umówmy się, jakby dzisiaj był wynik odwrotny, to chyba już moglibyśmy zamknąć tą zabawę w kwestii walki o utrzymanie w tej lidze. No i tak i nie. Dużo racji owszem, natomiast tak jak spojrzymy w tabelę, tam przy omawianiu Zagłębia z Termaliką przyjrzałem się, to tam naprawdę to tak się wydaje, ale jest jeszcze do zdobycia 24 punkty. To tak między Bogiem a prawdą, gdyby się wydarzył cud i Zagłębie by złapało trzy mecze teraz, serię zwycięstw, to jeszcze by się zaczęło robić gorąco innym zespołom. Oczywiście mało prawdopodobne, no ale to jest pierwsza liga, więc wszystko się może wydarzyć. Ale Artur, trochę z uśmiechem teraz, ale że taką nadzieję w twoje serce wleje przyjście trenera Marka Saganowskiego, to muszę przyznać, się nie spodziewałem. Nie, to nie jest kwestia nadziei, wiesz, to nie, ja po prostu daję przykład, bo wiesz, ja już, jak to by dziwnie z mojej strony nie zabrzmiało, no gdzieś tam skreśliłem Zagłębie po tych pierwszych właściwie trzech spotkaniach, gdzie wystarczyło ugrać tam 6 punktów, 5 i dziś mielibyśmy 7 punktów straty do bezpiecznej pozycji, jest 12. No gdzieś te błędy już są nie do naprawienia i te decyzje, które zapadły, no nie bronią się w żaden sposób. Nie. Ja uważam, znaczy wszystko się okaże, znaczy inaczej, wiele się okaże w piątek, natomiast ja mimo wszystko bardziej, chociaż ta gra była, tak jak wspomniałem, dużo lepsza niż w poprzednich spotkaniach, to wydaje mi się, że to jednak też słabość Słoników. Michael. A propos Marka Saganowskiego, to nie utrzymał on Wisły Płock w trzecim sezonie w Ekstraklasie. W pierwszej lidze też cudów nie było, ale jak patrzyłem na ten terminarz Zagłębia Sosnowiec, to tak pół żartem, pół serio, może się okazać, że daje jeszcze Wiśle Płock właśnie baraże przynajmniej, nie? Bo tam no większość zdecydowana tych drużyn, z którymi udało Zagłębia Sosnowiec, to są właśnie, można powiedzieć, kontrkandydaci Wisły do baraży. No, jako kibic Zagłębia życzę ci tego, bo wiadomo, z czym by się dowiązało dla mojego klubu. No, ale pożyjemy, zobaczymy. Przechodzimy do typowania, ponieważ zakończyliśmy omawianie 26 kolejki. No i właśnie, może najpierw tradycyjna prośba, kto się z nami bawi w typowanie, łapka w górę. Widzę, tutaj jest EBG, jest Tomaso.
Okej. Nie wiem, Arek się nie zgłasza, już się zgłasza. Dobra, słuchajcie, to tak po kolei, jak mi się wyświetlacie. Tomaso, Arek, Michael, Elbeg i Przemo. Ja sobie pozwolę zacząć pierwsze spotkanie, jakby na to nie patrzeć, piątek 18 w Sosnowcu Zagłębie podejmuje Górników z Łęcznej. I nie wiem, co mam tutaj postawić, bo to nie jest logiczne, ale ja myślę, że my tego meczu nie przegramy. Ja tu postawię remis. Mnie ostatnie typowanie meczu Górnika pokarało. I patrząc na ich grę bardziej pod kątem tej pierwszej połowy z Góralami, to postawię na dwójkę. Mimo tego, że wydaje mi się, że będzie ciężko w Sosnowcu Górnikowi. Artur powiedział, że to nielogiczne typować na Sosnowiec, więc ja zatypuję logicznie i postawię na Górnika Łęczna. Mówiłem o byłym trenerze Saganów. Takie derby byłych trenerów Wisły Płock, no bo Marek Saganowski przejmował od Stanio. No to jak derby, to remis. Remis. Dwójka. Okej, okay, lecimy dalej. A propos derby, w Rzeszowie Resowia spotka się ze Stalą i jak to derby, to ja tu dziwnie mam wrażenie, że to będzie taki dość wesoły mecz. Stawiam tutaj na remis 2-2. Remis. Derby jednak rządzą się swoimi prawami. Stal Rzeszów. Też myślę, że Stal Rzeszów, o ile nie będzie jakichś tam, nie wiem, czerwonych kartek i innych nieprzewidzianych, to Stal Rzeszów. Stal. Resowia. Okej. O, to się teraz dopiero zauważyłem, że to trzy mecze będziemy grali w piątek w kolejnej kolejce, bo w piątek też o 20:30, czyli równolegle do spotkania w Rzeszowie, Motor będzie podejmował u siebie Arkę i ja tu nie jestem w stanie powiedzieć, jak się to skończy, bo to wszystko będzie zależało od postawy chociażby takich gości jak Czubak. Ja bym tu postawił na ilość bramek, a że tych bramek trochę wpadnie, to taki overek 2,5. To ja się zgadzam z tobą. Ciężko postawić tutaj jakiś konkretny wynik. To ja inaczej. Obie strzelą. Ja powiem tak, mam nadzieję, że tak jak staje się Bartek z Lublina tutaj mówił, że powinien Motor zagrać otwartą piłkę z Arką, to ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo to będzie raczej w Tomi graj dla Gdynian. Ale też może być tak, że trener Stolarski coś specjalnego przygotuje i czymś zaskoczy. I wtedy będzie to mecz na remis, dlatego ja obstawiam x2. Remis. x2. Remis. Dzięki serdeczne. Ja jeszcze tak patrzę, wiecie, bo zastanawiam się, dlaczego właśnie w piątek są trzy spotkania. Kończymy kolejkę w niedzielę. Liga gra później w środku tygodnia. Wiem, że kiedyś jest kolejka w środku tygodnia, ale nie wiem, kto. Aha, okej. Okay. Okej, okay, chyba, że tak, bo nie, no piątek, potem kolejna jest, od piątku się znowu zaczyna. 28.
Więc nie wiem, no proszę, ani żadnej przerwy nie ma i nic, no kombinują jak mogą. Dobra, mniejsza o większość, lecimy dalej. Sobota 15 w Katowicach, GKS podejmuje Odrę, dla mnie jedynka. Nie będę wydziwiał, jedynka, ale mecz trudny dla GKS-u. No tak, tutaj GKS-u jest faworytem i jeśli coś obstawiać, to trudno nie obstawić w tym meczu GKS-u Katowice. Jedynka oczywiście. Remis. No i ja tu obstawiam również remis. O, jakieś miałem problemy z mikrofonem, ale już chyba teraz mnie słychać. Słychać. To powtórzę raz jeszcze. Kolejne spotkanie sobotnie 17.30, tak zwany mecz telewizyjny. Wisła Płock podejmuje imienniczkę z Krakowa. Dla mnie jeden remis. Idę twoim śladem, jeden remis. Ja pójdę bardziej jednoznacznie. Jeden. Ja muszę mówić? Chyba nie. Dobra, dziękuję. Wygra Wisła, rozumiem. Tak, wygra Wisła. Jarek. Nie no, jedynka. Okej. Kolejne derby w tej kolejce, derby miedziowe. O 20 w sobotę Chrobry Głogów podejmie Miedź. No i tak, Chrobry u siebie, Chrobry z fajną serią mimo wszystko. Chrobry, który gdzieś tam od kilku kolejek całkiem fajnie się prezentuje, bo już nawet nie ma tej gry na 1-0. Natomiast Miedź z nową miotłą. Ciężka decyzja, tym bardziej, że właśnie te derby. Chyba postawię na remis. No tak, Chrobry wygląda dobrze w Legnicy. Nowy trener, który prowadzi Miedź. Miedź tak naprawdę musi to spotkanie wygrać, ale wiadomo, że to nie jest łatwe, jak się musi, więc remis również. Nie wybiję się na oryginalność i też postawię na remis. To najbardziej logiczny wynik w tym meczu. Postawię na efekt nowej miotły, czyli na Miedź. 2-2. Miedź gra ostatnio jak gra, czyli nie za dobrze, więc postawię na Chrobrego, który gra z jajem. Więc Chrobry. Super, lecimy dalej. Pierwsze niedzielne spotkanie, południe, prawie. Mecz w Gdańsku. Lechia podejmuje Słoniki z Niecieczy. I tak jak tutaj Arek mówił coś o logice, to logika mi mówi, że tu będzie jedynka. Trener Grabowski solidnie przeanalizuje spotkanie z GKS-em. Jedynka. No tak, pomimo tego, że Lechia poważnie osłabiona, to są dwaj kluczowi gracze przede wszystkim dla Lechii, to mimo wszystko no, z Termaliką powinni sobie poradzić, także jedynka. Niespodzianka, Lechia wygra tylko 2-0. Remis. Jedynka. Dobrze, to z nadmorza lecimy na Mazowsze. Znicz podejmuje u siebie GKS Tychy. GKS Tychy, który no, gdzieś będzie się chciał przełamywać po tych pięciu no, słabych w sumie spotkaniach. Znicz, który też musi szukać punktów. Ja myślę, że to będą
niezłe szachy i niekoniecznie jakieś duże widowisko. Postawię tutaj no właśnie. A zagramy BTTS, a obie strzelą, może tak. Trudny mecz do wytypowania. Pruszków u siebie. Nie wiadomo, jak to boisko w Pruszkowie wygląda. Jak pastwisko. Miejmy nadzieję, że teraz wiosna to już będzie coraz lepiej, bo to nie pomaga również zawodnikom z Nicza, jak też trener Misiora mówił. Okej, X2. No, Znicz chyba jednak w dołku, więc myślę, że czas, żeby GKS Tychy się przełamał i wrócił na właściwe tory, także GKS Tychy. 1-1. Myślę, że tak to wygląda na odbicie lustrzane z jesieni, więc zaczniemy wygrywać mecze od tego teraz znowu. 302 oczywiście. Dobra, więc Znicz podparty X-em. X podparty Zniczem, znaczy jedynką. Okej, wiemy o co chodzi. No i teraz mecz, nie wiem czy jeszcze nie trudniejszy do wytypowania, pod Klimczokiem w ostatnim spotkaniu kolejki pod Beskidzie podejmie Polonię. Powiem tak, wszystko będzie, może nie wszystko, ale dużo będzie zależało od tych kwestii tych kontuzjowanych zawodników. Czy to jest coś poważnego, czy wrócą do gry już za tydzień. Myślę, że jeżeli to będą poważniejsze kontuzje, to jednak ta linia obrony Polonii będzie mocno osłabiona. Pod Beskidzie nie ma wyjścia, jeżeli w ogóle jeszcze chce marzyć o jakichś szansach na walkę o utrzymanie. To też nie jest proste w sumie mimo wszystko. Okej, ja tu zaryzykuję remis. Stadion w Bielsku-Białej to nie twierdza. Ale mimo wszystko góralom gra się tam łatwiej. Postawię jedynkę. Tak, też jestem zdania, że górale sobie poradzą z Polonią w tym meczu i wygrają. Jedynka. Sporo goli coś czuję tutaj może być. Polonia ma 4 zwycięstwa już na wyjeździe. 5. Ja myślę, że remis. Pod Beskidzie co najmniej 2 bramkami. Tak jak mój poprzednik, jedyneczka. Okej, słuchajcie, mamy załatwione. Mamy załatwioną 26. kolejkę Fortuna pierwszej ligi. Mamy załatwioną zabawę w typowanie 27. kolejki. Myślę, że kiedyś musimy to zacząć spisywać te typy, bo to się coraz ciekawsze robi. Może od przyszłego sezonu się pobawimy bardziej właśnie gdzieś tam w zapisywanie tych typów. Ale to melodia przyszłości. Za dzisiaj dziękuję bardzo za zabieranie głosu, za obecność, za to, że byliście razem z nami. Zapraszamy oczywiście za tydzień w poniedziałek o 20:00, spokojnego weekendu, wielu emocji podczas 27. kolejki. No i żeby każdy z nas był zadowolony, choć pewnie tak się nie da. Do usłyszenia.